Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Czy słychać mnie i czy widać? Dzień dobry. Super. To znaczy, że mnie widać i słychać również. Świetnie. Witam Was bardzo serdecznie. Ciekawa jestem, czy z kimś z Was już kiedyś widziałam się na webinarze nucowym, projektowym. Mam nadzieję, że tak. Cieszę się. Jest nas dzisiaj bardzo dużo. Na niejednym. Cieszę się. Super. Ja Wam muszę powiedzieć, że do tej pory witałam Was z miejscowości Żagań w województwie lubuskim. Natomiast dzisiaj witam Was z Wrocławia, bo właśnie od wakacji już tutaj przebywam i stąd będę również prowadziła webinary, które mam nadzieję jeszcze kiedyś jakieś będę miała okazję poprowadzić. Natomiast dzisiejszy webinar będzie poświęcony Makey Makey i mam nadzieję, że będziemy się świetnie bawić. Bo tak naprawdę oprócz nauki, programowania, nauki takiej o charakterze STEAM-owym, czyli takim zahaczającej o różne aktywności typu matematyka, sztuka, technologie, inżynieria, to przy Makey Makey jest cała masa zabawy. Pewnie doznaliście takich odczuć jak ja w pracy z dzieciakami razem z Makey Makey i wiecie o czym mówię. Mam nadzieję, że waszym dzieciom Makey Makey bardzo się podobało i mam nadzieję, że jesteście tutaj dzisiaj po to, żeby dowiedzieć się, co jeszcze można wycisnąć z tego małego urządzenia. Witam, witam bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że w ten wakacyjny czas jest nas dzisiaj bardzo dużo. Zanim opowiem Wam jeszcze o tym Makey Makey, to powiedzcie mi, skąd jesteście, gdzie wasze miejsce, z którego wy mnie oglądacie? Gdańsk, a super, czyli Pomorze. Dobra, to powiedzcie Bydgoszcz, a czyli nie tylko maluchy zaskoczone, Gdańsk, dobra, okej, Bydgoszcz, Gdańsk i Bydgoszcz, Mazowsze, super, czyli jesteśmy z różnych miejsc, nie tylko z jednego konkretnego. Słuchajcie, Koronowo, okej, to kojarzę miejscowość, Brzoza, świetnie, cieszę się. Bardzo fajnie. A powiedzcie, czy pogoda wakacyjna, czy, bo u mnie dzisiaj pada. Było 2 dni bardzo fajnie, natomiast dzisiaj od samego rana pada i to tak paskudnie, że nie zanosi się w ogóle na wakacyjną pogodę. Mam nadzieję, że to się szybko wypada. Też pada, Robert. No, no właśnie. W Gdańsku też. Na Mazowszu leje, czyli cała Polska. No dobra, czyli nie będzie nam dzisiaj szkoda spędzić tego czasu przed komputerem, bo wiecie, jak słońce świeci, to wtedy trochę czasem człowiek taki ma ochotę, ach nie, to może ja jednak wyjdę zamiast siedzieć przed kompem. Natomiast skoro pada, to my dzisiaj ten czas postaram się przed komputerem spożytkować bardzo dobrze. I mam nadzieję, że nie będziecie się nudzić. Możecie działać dzisiaj razem ze mną, możecie robić to, co ja. Rzeczy, które będą nam potrzebne, wcale nie są jakieś bardzo wymyślne. A jak sobie podłubiecie razem ze mną i zrobicie to, co ja, to zobaczycie, jaka fajna zabawa z tego wychodzi i co możemy zaprezentować dzieciakom. Zresztą będziecie mieli już to przećwiczone, więc przed samymi zajęciami nie będziecie musieli już tego robić. Więc zachęcam do tego, żeby działać. Ja już Wam pokażę, co będzie nam dzisiaj potrzebne. W Toruniu też pada. Mam nadzieję, że pierniki nie zmokną. Słuchajcie, co będzie nam potrzebne? Będzie nam potrzebna płytka Makey Makey i kabli troszkę.
No i oczywiście kabel USB, którym podłączymy to Makey Makey do komputera. Więc, ale jeżeli nie macie Makey Makey, to się nie martwcie, ponieważ możecie też to przetestować w innym czasie. Najważniejsze, żebyście zrobili sobie dzisiaj to całe ustrojstwo do podłączenia. Poczekajcie, aż tylko wyciszę swój telefon, żeby nam tutaj nie przeszkadzał i nie dzwonił. Ok, co jeszcze nam będzie potrzebne? Będzie nam potrzebna folia aluminiowa, którą zapewne każdy z Was w domu ma. I nie jest to jakiś produkt ciężko dostępny, który trzeba na AliExpressie zamawiać i idzie miesiąc. Więc mam nadzieję, że to gdzieś tam pod ręką złapiecie. Będzie nam potrzebny drut. I powiem Wam tak, że ja jestem świeżo po przeprowadzce, więc tego drutu dzisiaj nie znalazłam tak na szybko, bo jeszcze mam trochę pudeł do rozpakowania, więc wiecie, jak to jest. Jak człowiek ma coś w swoim miejscu i nawet jeżeli ma bałagan, to wie, gdzie co ma. Natomiast jak zacznie sprzątać albo nie daj Bóg właśnie się przeprowadza, no to jest ciężko. Ale zamiast drutu znalazłam coś, co też wykorzystywałam podczas Makey Makey, pracy z Makey Makey, a mianowicie druciki szenilowe. Te akurat druciki szenilowe są takie świecące. One nie muszą być świecące. W zasadzie ten drucik tylko dlatego nam posłuży, że tu w środku właśnie jest drut, tak jak sama nazwa wskazuje. Po to, żeby można było uformować to, co za chwilę będziemy robić. I to znalazłam, i one, jeżeli macie pod ręką w ogóle jakiś drut, to super, a jeżeli nie, a macie na przykład druciki szynilowe, ale nie macie, myślicie sobie, a nie mam takich świecących, to nic, możecie mieć takie, wiecie, kolorowe, bo one tylko będą nam służyły do formowania labiryntu, zdradzę tajemnicę. Ania ze Szklarskiej. No brawo, pięknie, to całkiem pięknie. Zrywa połączenie. Aniu, nie zrażaj się. Jak będzie zrywało, to trudno. Jak będziesz słyszała, to okej. Okay. Nasz webinar jest nagrywany, więc na pewno będziesz mogła sobie go jeszcze odtworzyć, jeżeli wszystkiego nie usłyszysz i nie zobaczysz. Także nic się nie przejmuj. W górach są internet i webinary, także. Łomżyn, Basia, witam, Basiu, też pada. No właśnie, takie mamy lato. Wiecie, lato było już w maju i w czerwcu, wtedy, kiedy do pracy chodziliśmy, prawda? A teraz, kiedy mamy czas na urlop, niestety, no ale dobra. Mam nadzieję, że będziecie mnie widzieć i że nawet przerwa w chodzeniu. Nawet, że dla nas wszystko, nawet przerwa w chodzeniu. No, Ania, tak, super. Dobra, więc słuchajcie, tak, powiedziałam, potrzebujemy folię aluminiową, potrzebujemy drucik szynilowy, obojętnie jaki, albo po prostu obojętnie jaki drut, whatever, czyli obojętnie co. I co będziemy jeszcze potrzebować? Będziemy potrzebować być może klej, być może nożyczki. I to możemy sobie tak tutaj przytrzymać. Będą nam jeszcze potrzebne spinacze biurowe, ale to też niekoniecznie. Jak mamy druciki, to możemy je zastąpić. I uwaga, coś, co każda pani domu ma w swoim domu. Ania być może dzisiaj tego nie ma, bo jest na urlopie. Na pewno jak przyjedzie do domu, to znajdzie. A jeżeli nie masz, to zaraz możesz znaleźć coś innego. Słuchajcie, będzie nam potrzebny durszlak. Ja wzięłam dzisiaj taki plastikowy, bo taki też z dzieciakami wykorzystałam na zajęciach. Zamiast durszlaka możecie wykorzystać na przykład kobiałkę. Taką, wiecie, na truskawki albo na borówki. Też ją wykorzystywałam podczas zajęć. Pokażę Wam później zdjęcia z tych zajęć, jak to nam wyszło z dzieciakami, ale najpierw powiem, co będziemy robić. No więc tak. Nasze Makey Makey to kable i płytka, którą podłączamy do komputera. Jak wiecie, działa to na zasadzie obwodu zamkniętego, prawda? I teraz ja powiem Wam w wielkim skrócie, jak zaczynałam w ogóle przygodę z dzieciakami z Makey Makey. I warto też tak właśnie, myślę, zacząć i z kolejną grupą pewnie też tak zrobię, ponieważ to dało bardzo dużo doświadczeń, które wykorzystaliśmy przy projekcie, który dzisiaj Wam pokażę.
Dzisiaj będę mówić o labiryntach, czyli będziemy sobie robić taki labirynt, przez który dzieciaki będą przechodzić, ale to nie będzie taki labirynt na papierze, tylko to będzie taki labirynt przestrzenny. Za chwilę, jak Wam pokażę, to pewnie skojarzycie, o co chodzi, ale najpierw opowiem jeszcze o tym obwodzie zamkniętym. No więc Makey Makey działa na takiej zasadzie, że jeżeli podłączę pod strzałkę jeden kabel, i podziemienie drugi, to jeżeli je połączę ze sobą, to zamykam obwód i wtedy dzieje się jakaś reakcja. I na przykład w Scratchu mogę przypisać tej strzałce, że kiedy ona zostanie dotknięta, czyli kiedy zamknę ten obwód, to na przykład zostanie odtworzony jakiś dźwięk. I to nam w zasadzie wystarczy, żeby zrobić dzisiejszy projekt. I teraz, co dzieciaki powinny wiedzieć, zanim zaczną pracować z takim projektem jak ten? A przede wszystkim to, że muszą wiedzieć, co przewodzi prąd. Czyli na pewno trzeba z nimi zrobić taką lekcję i sprawdzić, nawet przy pomocy Makey Makey albo przy pomocy żarówki i baterii, przez co możemy przepuścić ten prąd i co sprawi, że on popłynie i ta żarówka będzie się świeciła, albo co można podłączyć do Makey Makey i czym zamykać obwód, żeby wyzwalana była jakaś reakcja. Patrzę tutaj pytanie, nagrywane webinary, a gdzie można odtworzyć? Te wszystkie webinary, które dzieją się w ramach projektu Zaprogramuj Przyszłość, już niedługo pojawią się na naszym kanale YouTube Stowarzyszenia Mistrzowie Kodowania. Tam już część webinarów jest, ale tych takich w ramach programu Mistrzowie Kodowania. Natomiast te wszystkie mistrzowskie też, przepraszam, te wszystkie projektowe też niedługo się tam pojawią. Mamy ich bardzo dużo, więc musimy je po prostu przerobić, obrobić, poucinać jakieś dłużyzny, przerwy powycinać i wtedy umieścimy je na kanale YouTube. Także Małgorzato, uzbrój się w cierpliwość, na pewno będzie można je wszystkie odtworzyć. Tak, myśleliśmy o tym i wiemy, że czasem ktoś nie mógł być na webinarze, albo gdzieś tam przerywało, albo musiał po prostu odejść, bo musiał wyjść i trzeba by było to obejrzeć jeszcze raz. Dlatego nie martwcie się, wszystkie webinary będą. Dobra, no więc tak, jeżeli chodzi o obwody zamknięte, pamiętajcie, ja zrobiłam taką prostą lekcję, gdzie dzieciaki dostały Makey Makey. Najpierw podłączyliśmy sobie do baterii żarówkę i sprawdziliśmy, kiedy ona świeci, kiedy nie. No świeci wtedy, kiedy się ją odpowiednio podłączy. Plus do plusa, minus do minusa. Tutaj w Makey Makey nie musimy o tym pamiętać. Przy zapalaniu żarówki owszem. No i później zastanawialiśmy się, co by było, gdyby na przykład kabel nam się przerwał, prawda? No można go sztukować i czym? No właśnie innym kablem. Dlaczego ten kabel jest w środku metalowy, a na zewnątrz jest taki gumowy? No bo metal sprawia, że ten prąd przepływa, a gumowa osłonka osłania. Dlaczego? No po to, żeby właśnie na przykład można było złapać za przewód i go gdzieś tam podłączyć i tak dalej. Więc tutaj jest cała masa lekcji. Pytanie, zaświadczenie. Będzie takie jedno ogólne zaświadczenie o przebytym, o udziale w projekcie, tak więc to na pewno dostaniecie. No więc uciekła mi znowu myśl. Dobra, okej, czyli jesteśmy przy zamykaniu obwodów. No i teraz tak, podłączyliśmy sobie żarówkę do baterii, sprawdziliśmy, że świeci, okej. No to teraz powiedziałam dzieciakom, że generalnie Makey Makey działa na podobnej zasadzie, czyli my nie zaświecamy tutaj żarówki, ale wyzwalamy jakąś reakcję. Pamiętacie stronę Makey Makey, na której są na przykład bongosy albo pianino, prawda? Jeżeli podłączymy Makey Makey do strzałeczki i weźmiemy do ręki uziemienie i dotkniemy tego drugiego kabla, który jest podłączony do strzałki, to będzie zagrany dźwięk.
No i teraz ja poprosiłam uczniów, aby jakby podłączali do tego kabla właśnie między innymi banany, ale nie tylko, jakieś różne przedmioty, które znajdą wokół siebie, i żeby sprawdzali, czy po dotknięciu jest zamykany ten obwód i czy faktycznie ta rzecz przewodzi prąd. Więc w tym momencie one same budowały to doświadczenie, co przewodzi, a co nie przewodzi prądu. I to było bardzo ważne w późniejszym naszym działaniu podczas projektu. Oczywiście stwierdziły, że metal przewodzi prąd, grafit przewodzi prąd, czyli możemy sobie na przykład narysować kreskę przy pomocy ołówka, połączyć ją dwoma kablami i tam też ten prąd będzie przepływał. Wszystkie owoce i warzywa, no bo zawierają wodę, więc woda również. Człowiek też przewodzi prąd, bo też zawiera w sobie wodę. Natomiast prądu nie przewodzi papier, sznurek, drewno. Dlatego na przykład właśnie, dlatego możemy wykorzystać to jako jakieś tam osłony, na przykład guma, prawda, która jest osłoną do tych przewodów, i ona powoduje taką izolację i zabezpieczenie przed porażeniem prądem. No i jak już zbudowaliśmy sobie takie doświadczenie i wiemy, co przewodzi, a co nie przewodzi prądu, to wykorzystamy sobie te rzeczy typu przewodnictwo plus jeszcze zamykanie obwodu i podłączanie jednego dosłownie, jednego otworu w makey-makey, czyli jednej strzałki i przypisywanie tej strzałce reakcji, że w momencie, kiedy ta strzałka zostanie dotknięta, czyli kiedy my zamkniemy obwód, zostanie wyzwolona reakcja, a jaka reakcja, to my sobie to w Scratchu zaprogramujemy. Tak więc oprócz tych rzeczy, które Wam tu pokazałam, czyli durszlaka, folii aluminiowej, drucika, będziemy i makey-makey, będziemy również potrzebować Scratcha, i tam w tym Scratchu sobie zrobimy bardzo prosty projekt i zobaczycie, że dzieciaki też będą umiały go zrobić razem z Wami. I zrobią fajną rzecz do zabawy. No dobra, słuchajcie. Zaraz Wam, wiecie co? Musiałabym Wam. Labirynt 3D. Nie wiem, czy tutaj znajdę. Nie, nie znajdę teraz. Słuchajcie, nie wiem, czy kojarzycie taką zabawkę. To gdzieś na jakichś zajęciach fizycznych, gdzie mogliście widzieć, albo podczas jakichś takich zabaw dla dzieci. To wygląda mniej więcej tak, że mamy drut, który jest uformowany w jakieś takie zakrętasy, taką trochę jakby sinusoidę, i mamy do tego taką pałeczkę z kółeczkiem na końcu. I naszym zadaniem jest przeciągnąć tę pałeczkę z tym kółeczkiem w taki sposób, żeby nie dotknąć tego drucika. W momencie, kiedy dotknę tego drucika, to albo jest zapalana lampka, albo jest wydawany dźwięk. Czy kojarzycie coś takiego? Czy kojarzycie taką zabawkę? Super, bardzo się cieszę. Właśnie. I taką zabawkę my sobie dzisiaj zrobimy, słuchajcie. Bardzo się cieszę. No właśnie, bo to jest proste jak drut. Właściwie nie, bo ten nasz drut będzie powyginany, ale to jest naprawdę proste do zrobienia. No więc tak, przede wszystkim w pierwszej kolejności będziemy potrzebować tego drutu, który jest uformowany w taki sposób, jak tylko sobie wymyślimy. I czego będziemy potrzebować? Będziemy potrzebować drucików przenikowych, które owiniemy folią aluminiową. Musimy owinąć ten drucik folią aluminiową, ponieważ ten drucik najczęściej jest pokryty takim, on w środku ma metal, tak? Ale na wierzchu jest pokryty taką puchową, taką jakimś materiałem. I ten materiał na pewno nie przewodzi prądu. Zresztą nie zawsze mamy druciki szynilowe, tylko po prostu zwykły drut. I on w zasadzie też mógłby być, ale on jest bardzo cieniutki. I taki, chyba że macie jakiś gruby przewód.
To wtedy tak. To wtedy, jak macie taki gruby miedziany drut, to wystarczy po prostu sam miedziany drut. Ale wiecie, ja wam powiem, ja lubię, jak dzieciaki coś dłubią, działają, więc jakbym dała im zwykły drut, to by to za szybko się gdzieś tam skończyło. Poza tym chodzi też zawsze o to, żeby dzieciaki tutaj manipulowały i dłuby. No więc daję im po prostu cienki drucik i każę im owinąć to folią aluminiową. No i teraz tak, muszę połączyć sobie te dwa druty szenilowe i myślę, że chyba dołączę nawet jeszcze jeden. O, wystarczy je po prostu tylko sobie tutaj pozaginać. O, zobaczcie. I mam tutaj taki długi drut, który teraz właśnie muszę owinąć folią aluminiową. Dobra, i ja teraz tutaj sobie zniżam komputer, tak żebyście widzieli, poczekajcie, tak, żebyście widzieli, co ja tu robię. Ja sobie teraz urwę tyle folii, ile mam tego drutu. I tak możecie też zrobić z dzieciakami. O, hop, dobra. Popatrzcie, kładę teraz ten drut na folii i go po prostu owijam. O, ciach. Możecie oczywiście dzieciakom dać różne kawałki tej folii, tylko z doświadczenia wiem, że to im się urywa. Najlepiej po prostu dać takiej długości kawałek folii aluminiowej, jak jest drut. Teraz popatrzcie, to jest trochę grube, tak? Muszę to, oczywiście mogłabym mieć teraz szersze półko, tak? Bo gdybym miała to w takiej grubości i mniej więcej gdzieś takie kółko, to byłoby to bardzo trudne do przejścia. Praktycznie cały czas bym tego dotykała. Więc teraz dzieciaki muszą to zgnieść dobrze, nawet mogą lekko o, pozakręcać, op, tak, żeby to powstał taki przewód jednolitej grubości, ale nie tak gruby jak tutaj w tym miejscu. No więc teraz pięknie zawijamy. Fajnie by było, gdybyście też mogli ze mną działać. Mam nadzieję, że ktoś tam z Was się pokusi o zrobienie tego. Dobra, tutaj sobie ściskamy. Hop, ściskam jeszcze bardziej. Dobra. Jeszcze sobie tutaj powyginam tak, żeby to było dosyć wąskie. Oczywiście, jeżeli będzie szersze, to kółeczko, które zrobimy, musi też być odpowiedniej szerokości. Dobra. Ok, i teraz patrzcie. Mam już tutaj taki drut, który za chwilę uformuję sobie. Tu jeszcze mi zostało kawałek, więc jeszcze sobie dowinę troszeczkę tu na końcówkę tego. O, dobra. Hop. Jeszcze sobie tutaj dowinę troszeczkę. Tak, o, ciach. Mamy ścisnę, żeby nie było za grube. Dobra. I teraz tak, to będzie nasz drut, który będziemy wyginać w tę sinusoidę. Teraz tak jak się domyślacie, potrzebujemy jeszcze tej pałeczki z kółeczkiem, prawda? Więc potrzebuję znowu drut szenilowego. I teraz tak, oczywiście znowu go muszę owinąć folią aluminiową, tylko najpierw chcę Wam pokazać, jakiej mniej więcej szerokości powinno być to kółko. Możemy zrobić tak, że będziemy sobie je regulować w zależności od tego, jak będzie przebiegała gra. Jeżeli będziemy widzieli, że dzieciaki sobie nie radzą z takim bardzo króciutkim, z tym wąskim otworem, no to będzie po prostu go poszerzać, tak? No ale już teraz widzę, że to jest za krótkie, więc muszę tutaj dołożyć jeszcze troszeczkę tego drucika. No i też jakby tu widzę, to dobra, to za chwilę Wam powiem, bo to jest też zbyt elastyczne, więc tutaj trzeba by było pomyśleć, co zrobić, żeby to było bardziej sztywne, tak jak taka no, pałeczka sztywna, a tylko na końcu ten drucik. Najpierw sobie przysztukujemy dwa druciki, teraz robimy pałeczkę.
Tak? Więc tutaj, o, zawijam. O, skręcam dwa druciki. Dobra, mam już dwa druciki. I tak samo jak przed chwilą, musimy je owinąć folią aluminiową. Tak więc rozwijam sobie tej folii. Trochę tej folii nam idzie podczas tych zabaw makey-makey, ale pamiętajcie, że grupy te, które będziecie tworzyć, najlepiej. Właśnie, najlepiej, żeby to były grupy, żeby to nie było tak, że każde dziecko samo robi, ponieważ to nie są też tak sprawne dzieci, że wykonają te prace same. One będą potrzebowały pomocy kolegi, który im coś przytrzyma. Lepiej tworzyć takie grupy dwu-, trzyosobowe, które będą ze sobą współpracowały, bo tak naprawdę podczas programowania to też nam bardzo mocno chodzi o współpracę, o taką pracę w grupie, komunikację między dzieciakami. Więc ja myślę, że to nie jest jakby temat i praca na taką pracę indywidualną. Dlatego zachęcam Was, żebyście pracowali w grupach. Ja bardzo często właśnie podczas zajęć programowania takie grupy tworzę. Nawet jeżeli mamy tablety dla każdego ucznia, to nie robię tak, że każdy uczeń ma swój tablet, tylko robię czasem tak, że po prostu mam jeden tablet i dwóch, a czasem nawet trzech uczniów, czy na przykład do jednego komputera, albo każdy pracuje przy swoim komputerze, ale na przykład tworzą jakiś wspólny projekt, tak więc, żeby to było bardziej na zasadzie takiej właśnie współpracy. Dobra, owinęłam sobie tutaj. Już kolejny drucik szenilowy. Tam wcześniej połączyłam trzy druciki, tutaj mam jeden i z tego zrobię pałeczkę. I teraz popatrzcie. Mogę tę pałeczkę, widzicie, uformować na końcu uformować kółeczko i zawinąć ją, ale jeszcze, znaczy mogłabym już teraz zrobić, ale pamiętajcie, że musicie to zrobić w momencie, kiedy ten drut będzie w środku. Czyli na razie, dopóki on jeszcze nie jest przymocowany do niczego, tak? Nie jest do tego durszlaka przymocowany, to na razie jeszcze to w tym momencie to kółeczko mogę zrobić. Jeżeli przymocowałabym już najpierw ten drut, to wtedy to kółeczko założyć na drucik i zawinąć na nim. Ale o czym chcę powiedzieć? Bo zobaczcie, jak ja zawinę sobie tutaj to kółeczko. O, zwinę sobie tak, żeby ono mi się tu nie rozwiązało, tak? To teraz popatrzcie, to jest bardzo, widzicie, takie ruchome, elastyczne, no bo tutaj jest drut w środku. Więc co ja robię? Ja po prostu biorę z dzieciakami wykałaczki i też akurat w tej chwili tutaj nie mam przy sobie wykałaczki, ale mam tutaj na biurku pędzelek. Wezmę tymczasowo ten pędzelek. I dobra, wezmę drugi. Patrzcie, wystarczy, że owinę o ten mój drucik tutaj wokół tego pędzelka i to już się robi bardziej takie, widzicie, już się robi bardziej stabilne, już się nie trzęsie, jak ja bym to po prostu będę trzymała. No i co jeszcze jest ważne, że tutaj na końcu muszę zostawić kawałek, bo tutaj do tego będzie podłączony kabel makey-makey, tak? Tak więc tutaj sobie szybciutko owijam to wokół. Czekajcie, jeszcze raz. Robimy tak, żeby było dosyć fajnie i się trzymało mocno. O, owijam to wokół pędzelka. Hop, tak. Można by było nawet jeszcze pokusić się o owinięcie tego taśmą jakąś izolacyjną, tak? Żeby tutaj sprawić takie wrażenie takiej właśnie rączki. Więc taśma izolacyjna jak najbardziej wskazana. No i tutaj trzeba zostawić tę końcówkę. Ja myślę, że tutaj ja mam za dużo tego, więc sobie tutaj to utnę. Chociaż nie muszę, bo mogę tutaj, wiecie, ten kabel może być przyczepiony, ale jeżeli jest to za długie, to będzie nam się tutaj majtało trochę za bardzo i by nam przeszkadzało. No dobra, czyli tak, patrzcie, mamy już pałeczkę, op, no i mamy
To są trzy druciki szenilowe połączone ze sobą, owinięte folią aluminiową, tak? No i teraz już możemy zacząć to montować, bo praktycznie tu już nam teraz powstał piękny materiał do pracy. Podniosę teraz kamerę, żebyście mnie z powrotem widzieli. OK. No i teraz właśnie będzie nam potrzebny durszlak. Ja wziąłam stary durszlak do szkoły i oczywiście wzbudził on wiele emocji wśród dzieciaków, bo cieszyły się i chichrały w ogóle wręcz, że o, pani przyniosła durszlak i będziemy do tego montować, ale oczywiście miałam tylko jeden, natomiast grup miałam więcej, tak więc szukaliśmy w klasie różnych przedmiotów, do których moglibyśmy przymocować ten nasz labirynt. Znaleźliśmy, tak jak już mówiłam wcześniej, kobiałki, takie małe kobiałki, gdzieś kiedyś ktoś przyniósł. Wiecie, generalnie jest tak, że czasem ludzie przynoszą różne rzeczy i pytają, czy nie potrzebujemy, tak? Bo zresztą nauczyciele słyną z tego, że zbierają różne rzeczy i chomikują, więc taka kobiałka na przykład, czy jakiś w ogóle koszyczek, do którego to przyczepimy, będzie jak najbardziej wskazany. Ale uwaga, można też wziąć pudełko po butach, tak? Więc tutaj do czego wy to przymocujecie, to już będzie od was zależało. A jeżeli poprosicie dzieciaki, żeby to one znalazły coś takiego, do czego to można przymocować, to na pewno to znajdą i na pewno wymyślą, albo zaraz zbudują jakąś platformę z mniejszych pudełek, albo jakąś, nie wiem. No dokładnie, w klasach 1-3 wszystko jest potrzebne. Dokładnie tak, więc tutaj nie ma żadnego zdziwienia, prawda, że ja, wiecie, że ja tutaj durszlak przynoszę, ten popsuty, gdzieś tam ułamany z domu i go daję do klasy, aby móc go wykorzystać. No i tak jak mówiłam, dzieciaki na pewno znajdą pomysł, nie musicie wszystkiego wymyślać sami. Czasem wystarczy tylko, wiecie, iskierka. Ja przyniosłam durszlak i mówię, patrzcie, ale mam tylko jeden, znajdźmy coś, do czego przyczepimy jeszcze. No i one tam w klasie odszukały wśród tych naszych skarbów właśnie te koszyczki. Później wam pokażę zdjęcie, jak to wyglądało u mnie w klasie, więc będziecie mogli się przekonać. No dobra, to tak. Jak już mamy drut i już mamy kółeczko, to w tym momencie możemy zacząć montować. No i teraz tak, do naszego durszlaka najpierw musimy z jednej strony przymocować ten drucik i najlepiej, jeżeli włożymy go po prostu, tylko od spodu trzeba by było go w jakiś sposób zabezpieczyć. Pokażę wam to, jak robię to u mnie tutaj, o, na siteczku, tak, muszę to zgnieść, bo tutaj widzę, że są nie otwory, tylko są takie, znaczy otwory są, tylko że nie dziurki, ale takie właśnie płaskie wejścia, o, hop, tak, wciskam, wciskam, mam nadzieję, że sobie nie popsuję, bo to jest mój durszlak, wiecie, domowy, o, dobra, i o, teraz tak, on tu teraz wyszedł od środka, o, i mogę to zrobić tak, że wsunę go z powrotem przez drugą drukę, o, hop, i, dobra, właśnie poleciał mój klej, on niczego więcej nie przewrócił, okej, okay, dobra, i wystarczy to tutaj po prostu owinąć, hop, a, dobra. I mam już jedną rzecz. No i teraz, uwaga, położyć przez ten drut moje kółeczko, tak, bo ono będzie w środku. No i teraz muszę uformować z tego jakiś taki właśnie labirynt, czyli pozaginać ten kabel, ten przewód, tak, żeby powstała jakaś taka ala właśnie sinusoida, coś przez co będziemy coś przez co będziemy przeciągać sobie nasze kółeczko. O, widzicie? I to może być całkiem nieregularny kształt. Końcówkę zgniotę tu teraz.
żeby przeciągnąć przez otwór. O. Dobra. I z drugiej strony to teraz tutaj przymocuję. O, tutaj najlepiej. Muszę to teraz tu wcisnąć. O. O. Wciskam tu jeszcze kawałek, jeszcze. Ajajaj. Wiecie, nie chcę wpychać na siłę, żeby mi się to nie połamało. Ok. Hop. Teraz z drugiej strony muszę to wyciągnąć, tak, żeby tutaj z wierzchu. O, właśnie. O, jest, dobra. Mamy go. Tylko się nie urwi. Hop. Ok. Ciach. Dobra. Jest. No i teraz popatrzcie. Mam w zasadzie już labirynt. Tak? Czekajcie, odsunę się trochę dalej, żebyście to zobaczyli dobrze. O, popatrzcie. Tak? I mogę teraz przeciągać sobie to kółeczko przez ten drucik i próbować właśnie tej drogi. No okej. Okay. Mamy w zasadzie już jedną rzecz, jedną część tego projektu gotową. Teraz będziemy potrzebowali programu, który będzie nam regulował nasze działanie, czyli będzie sprawiał, że będzie nam na przykład liczył te wszystkie nasze dotknięcia, tak? Że będzie mówił OK, start, tak? I będzie liczył nam dotknięcia i będziemy mogli sprawdzić, czy ile razy dotknęliśmy. Później sobie zmodyfikujemy to i będziemy szukać rozwiązań kolejnych, na przykład, żeby nam liczył czas, żeby nam się startowało w momencie, kiedy chcemy, ale to za chwilę. Ten labirynt w tym momencie odstawiam i będziemy potrzebować do tego makey-makey. Chociaż w sumie, wiecie co, zanim zaprogramujemy to w Scratchu, to ja Wam pokażę, bo generalnie możemy to już teraz bez programowania w Scratchu podłączyć pod stronę makey-makey. Ja za chwilę udostępnię Wam mój ekran. W sumie podłączę to pod makey i zobaczycie, że też bez programowania w Scratchu to fajnie działa, ale najlepsza zabawa jest wtedy, kiedy my to zaprogramujemy. Tutaj, tak jak widzicie, mamy bongosy, tak? I te bongosy wykorzystamy sobie do gry w labirynt. Ja już szybko udostępniam mój ekran. Czekamy chwilkę. Dobra, może to być full screen. Ok, dobra. Jest. Dobra, powinniśmy ekran mojego komputera, czyli stronę makey. No i teraz, jak już macie taki labirynt, to do czego go podłączyć? Ano do aplikacji, które mieszkają tutaj na stronie makey w dziale Apps, czyli klikamy sobie na górnym szarym pasku nazwę Apps. Klikamy, dobra. O, i mamy bongosy. I wybieramy sobie bongosy. Dobra. Druciki na razie odłożę, bo nie będą nam potrzebne. Ok. Dobra. No i teraz popatrzcie. W momencie, kiedy ja będę naciskała strzałkę w prawo, to grany jest dźwięk, tak? Uderzenie jednego bębna. I to wykorzystamy sobie, czyli do naszego drutu, tego, który uformowaliśmy sobie na durszlaku, podłączymy jeden kabel, a do rączki podłączymy uziemienie. W momencie, kiedy nasza rączka dotknie drucika, to wtedy tak jakby dotykana była strzałka, tak? Czyli zamykamy obwód i w tym momencie tak jakbyśmy zagrali na bongosie, tak? To ja już Wam to pokażę. Poczekajcie tylko sobie z powrotem wejdę. O, tutaj, tak żebyście widzieli, co robię.
Za chwilę przejdziemy tam do tej strony Makey Makey. Mamy nasze ustrojstwo, to będzie uziemienie, a ten drut będzie właśnie tą strzałką w lewo. Czyli potrzebujemy, tak jak już mówiłam, Makey Makey i kabli trochę. Ja robię porządek tutaj, hop, biorę sobie kabel. O, żółtym kablem podłączę sobie strzałkę. Oczywiście tory kabli nie mają tutaj w tym przypadku znaczenia, tak jak na przykład podczas podłączania baterii i żarówki plus do plusa, minus do minusa. Tu po prostu te kable, kolory kabli ułatwiają nam tylko rozeznanie, gdzie co podłączyliśmy. No i teraz patrzcie, ten kabel mogłabym podłączyć tutaj, ale jak ja go podłączę tu, o, to będzie tu przeszkadzał. Zgadza się? O, widzicie, ja teraz nie przyciągnę tego kółka. Mogłabym go podłączyć tutaj niżej, pod kółkiem. OK, też nie ma problemu. O, tak, mogłabym go podłączyć tutaj niżej, ale może czasem też nam przeszkadzać. Pamiętacie, myśmy wciągali ten drut tutaj pod spód, pod druszlak i tutaj właśnie jest to fajne miejsce, gdzie możecie to podłączyć. Tak? Dobra, mamy podłączony już kabel do drucika i to była, pamiętacie, strzałka w lewo. O, bo jak nacisnę strzałkę w lewo, to ten bongos lewy zacznie grać. OK, mam podłączoną strzałkę, to teraz jeszcze potrzebujemy uziemienia. Uziemienie moje będzie czerwone, albo nawet czerwono-zielone, bo nie mam już więcej czerwonych kabli. A chodzi o to, żeby ono było troszeczkę dłuższe. I teraz powiem Wam, że w takim przypadku przydają się po prostu długie kable. Ja sobie kupiłam taki kabel na metry. Kupiłam sobie krokodylki i po prostu je porobiłam sobie takie długie kable, tak? Dwumetrowe, jednometrowe, bo one właśnie przy takich projektach się bardzo fajnie sprawdzają i przydają. No i teraz ten kabel podłączam jako uziemienie z jednej strony, tak? A z drugiej strony go podłączam go do. O, wyleciał mi pędzelek, poczekajcie. Czyli tu jednak widzicie, taśma izolacyjna jakaś by się bardzo przydała, żeby ten pędzelek nam się nie wysuwał. Ale okej, my sobie jakoś tu poradzimy. W sumie mogłabym to owinąć jeszcze tym drucikiem szenilowym, żeby to po prostu zabezpieczyć, nie? Wiecie. O, hop. Będę miała taką różdżkę kolorową. O, dobra, może mi się to nie wysunie. I teraz tutaj do kubki podłączam uziemienie, tak? Hop, siach. Dobra. I teraz muszę podłączyć Makey Makey do komputera, czyli biorę kabel, włączam do Makey Makey z jednej strony, siach, a z drugiej strony jako USB wkładam do komputera. Dobra. I teraz to już mi działa. I teraz cały czas pokazuje mi, widzicie, że mi to styka, bo kółeczko zamyka cały czas obwód. Widzicie? Okay. Teraz się o tym przekonacie. Ja muszę tylko odłączyć sobie słuchawki. Przez chwilę może mnie być trochę gorzej albo inaczej, ponieważ odłączyłam słuchawki. Dobra, idę teraz do mojej strony Makey Makey. O, właśnie. Teraz to pokazuje mi, że cały czas, widzicie? O. Hop, hop, hop. W momencie, kiedy ja dotykam, bo akurat tu tego nie widzicie, poczekajcie, ja muszę... O, tak, dobra. Chyba teraz będzie widać i obraz z kamery i bongosy. Mhm. Widzicie? I teraz patrzcie. Mogę tutaj
zrobić tak. Jeszcze przesunę troszeczkę komputer, żebyście widzieli. O. Widzicie? Teraz nic nie dotyka, tak? Nic nie gra. Idę sobie kółeczkiem, przeciągam. Ono jest bardzo duże, więc to zadanie jest bardzo łatwe. Chociaż wiecie, dzieciaki mają słabszą troszeczkę jednak tą koordynację wzrokowo-ruchową. O, widzicie? O, tutaj już mi się rusza mój drucik i tu już jestem niedokładna. O, gdzieś tutaj zahaczam. Jeżeli się okaże, że wasi uczniowie bez trudu przechodzą ten labirynt, no to wiecie, co trzeba zrobić, prawda? Zmniejszyć obwód kółeczka i zrobić je po prostu mniejsze. O. No, zobaczymy teraz, czy będę taka sprytna. No. O, widzicie? O, już nie jest tak prosto. O, tak? Ale cały czas widzimy, że tu właśnie o to chodzi, że jest zamykany ten obwód i jest wydawany dźwięk. Tak? No dobra. Ale tutaj mamy jakby tylko wyzwoloną reakcję. Ja bym chciała, żeby to była raczej taka forma gry, zabawy, w której będzie pomysłowe, no właśnie, super, bardzo się cieszę, widzę uśmiechnięte buźki i to jest boskie, bo widzę, że Wam się to podoba, tak? I słuchajcie, i teraz ja bym chciała, żeby to była gra jednak, żeby dzieciaki, no bo wiecie, tutaj o, dotknęło, dobra, o, dotknęło, a ile razy dotknęło, a możemy liczyć, a ktoś się pomyli, a ktoś policzy nam za dużo razy, prawda? Okej, zróbmy sobie program, który będzie nam liczył, ile razy dotknęliśmy, tak? No to dobra, to odłączam na razie makey, bo cały czas mi to tutaj styka i wyzwala reakcję, więc ja na razie to zabiorę. Odłożę makey na bok. To gotowy projekt makey. Dajki. Już zakładam kamkę. Żadnych elementów programowania w tym nie było. A naszym zadaniem jest nauczyć dzieci programować, czyli słuchaj, zrób sobie teraz taki program, który w momencie, kiedy zamkniesz obwód, dotkniesz tym kółeczkiem drucika, to będzie wydany dźwięk, ale za każdym razem, kiedy zamkniesz ten obwód, czyli dotkniesz tego drucika, to niech on ci policzy punkcik, czyli dotknę raz, drugi, trzeci i dalej. I na koniec będziemy mogli ocenić, kto był lepszy, kto był dokładniejszy, kto mniej razy dotknął tego drucika podczas tej wędrówki. No więc w tym momencie już nie wystarczą nam bongosy oczywiście, tylko tak, one będą chciały to robić i to im się będzie bardzo podobało. Tak, to uczy bardzo dużej precyzji, dokładności. No i wiecie, i sam fakt, że oni sami sobie zrobią taką zabawkę. Ja bardzo często robię z dzieciakami takie lekcje, gdzie dzieciaki same robią sobie zabawki. Jest w ogóle taka strona, to już od razu Wam o niej powiem, bo na tej stronie można właśnie znaleźć dużo pomysłów, jak zrobić swoje własne zabawki, wiecie, ze śmieci tak naprawdę, ze słomek, z rolek po papierze toaletowym i tak dalej. Jest pewien gościu, który nazywa się Arvind Gupta i on zrobił przez V. Arvind Gupta, on stworzył tak, on działa w Indiach i tam dzieciaki tworzą ze śmieci. Jego strona Arvind Gupta Toys, czyli zabawki Arvinda Gupty. I tutaj mamy na tej stronie zabawki ze śmieci, Toys from Trash. Ja już wrzucam Wam link. Hop. Na tej stronie znajdziecie całą masę fajnych pomysłów, jak zabawki zrobić z dzieciakami. Tam są różne, naprawdę wiatraczki, różne instrumenty,
Ja na przykład robiłam z dzieciakami takie pojazdy, takie samochodziki napędzane balonami, czyli my mówiliśmy, że to są pojazdy z napędem odrzutowym, bo trzeba było najpierw nadmuchać balon, a potem puścić go i tak siła odrzutu wypuszczanego powietrza sprawiała ten samochód w ruch. Więc to jest naprawdę mega fajna przygoda. Jak dzieciak sobie sam zrobi zabawkę, to on się naprawdę nią bawi. No dobra, może nie bawi się pół roku, ale buduje poczucie własnej wartości, że on to sam zrobił, tak? Także polecam. Harcownie. Co to jest harcownia? Powiedzcie mi, Aleksandra Lubońska, czy macie jakiś projekt harcownia, znaczy jakieś miejsce, gdzie z dzieciakami dłubiecie? Zanim Ola nam napisze, to pokażę Wam tutaj. To jest from trash. Zobaczcie. Mamy na przykład z wykorzystaniem wody, jakieś astronomiczne, biologiczne, prawda, z jakimś ciśnieniem, ze światłem i tak dalej, z papieru zabawki, tak? Tak więc, no, jakimiś dźwiękami, bardzo, bardzo dużo fajnych zabawek. I tutaj są zdjęcia, oczywiście to jest po angielsku, ale wiecie, można czasem wiele rzeczy po prostu z ilustracji wyczytać, a od czego też jest Google Tłumacz, tak? Czyli w narzędziach Google'a mamy coś takiego, jak już Wam pokażę. O, to jest właśnie Arvind Gupta, o którym Wam mówiłam. Google Tłumacz, czyli w narzędziach Google'a. Mamy coś takiego, o proszę bardzo, tłumacz, hop. I tutaj z angielskiego na polski możemy wkleić jakieś słowo, jakieś zdanie całe i nam się tutaj to pięknie przetłumaczy. Zobaczcie, mogę Wam nawet zaprezentować. E-water. Co weźmy sobie tutaj? Submarine. Okay. Ach, tutaj nie mamy tekstu do zaznaczenia. Dobra, okej. Okay. W każdym razie można tutaj to przepisać, bądź wyrazy, których nie rozumiemy, można wpisać tam i dowiedzieć się, co one znaczą. Ale zobaczcie, tu jest wszystko pokazane krok po kroku, czego potrzebujemy, tak, co musimy zrobić, tak? Tu widać, że dziurki trzeba zrobić, trzeba to zakleić i tak dalej. No i tutaj później trzeba dmuchać. I w tym momencie pokazujemy, jak działa łódź podwodna, tak? Okej, dobra. To wiemy już, o co chodzi w tych zabawkach, a teraz ja chcę zobaczyć właśnie, bo tutaj zapytałam, o co chodzi o harco. Te harcowanie to świetlice w Kujawsko-Pomorskim prowadzone przez ZHP. A, super, no, to piękna rzecz. No to popieram, bo tam akurat tak, to jest fajna aktywność do wykorzystania właśnie podczas zajęć na takich się super harcownia, bardzo fajnie się to nazywa. Zabawa i nauka z dziećmi, trochę metodami harcerskimi. Brawo, piękna inicjatywa. Na pewno dzieciaki są zadowolone i chętnie przychodzą. No dobra, to kochani, to teraz tak, wiemy, że musimy sobie zrobić program. Oczywiście. Od czego mamy Scratcha, więc idziemy teraz na stronę scratch.mit.edu. Możecie też wejść sobie na tę stronę i zalogować się na swoje konto, to od razu jak zrobicie projekt, to będziecie mieć go już i wykorzystać podczas zajęć. Ale oczywiście wasze dzieciaki zrobią swoje własne projekty, tak więc nie ma z tym problemu. OK, jesteśmy na stronie Scratcha MIT Edu, więc wybieramy, jeżeli jesteście już zalogowani na swoim koncie, to wybieramy sobie, który będziemy właśnie za chwilę tworzyć. Czekamy chwilkę, on się ładuje, dobra, jest. OK. A w zasadzie kod może zostać.
musimy mieć w ogóle jakiegokolwiek duszka, któremu przypiszemy reakcję, tak? To jakby kod będzie wyzwalał reakcję. Jeżeli chcemy, żeby na przykład naszą reakcją, czyli podczas dotknięcia, było miałknięcie, może zostać kod. Można sobie na przykład z biblioteki dusz bierze, na przykład wybrać sobie psa i w momencie, kiedy zamkniemy obwód, to pies będzie szczekał, tak? Możemy wybrać słonia, możemy wybrać kaczkę, cokolwiek Wam się nasunie tutaj jakby i wymyślicie sobie, to będzie ok. Ja sobie wybiorę, no wybiorę sobie na przykład, ok. Klikam ok. Czyli moim duszkiem będzie kaczka, w takim razie kota usuwam. Dobra, mam kaczkę. Żeby tak nie było goło na tej scenie, to jeszcze sobie dołożę tło do mojego projektu. Szybciutko wybiorę sobie może jakiś... No dobra, ok, wybiorę tak po prostu jakieś takie tło. Hop, dobra, jest kaczka. No oczywiście tutaj w tym projekcie możemy zrobić tak, że ta kaczka będzie sobie chodziła po scenie, nie ma problemu. Jak będzie dotała, kiedy będzie na przykład na brzegu, to ona będzie szła w drugą stronę, więc ten projekt może wcale nie musi być taki statyczny, może być ruchomy. Tak więc kiedy klikniemy zieloną flagę, to kaczka zawsze sobie tutaj przesuwa się o 10 kroków. Tak? A jeżeli będzie na brzegu, to odbi się. Tylko pamiętajcie, że jak kaczka odbije się na brzegu, to zobaczcie, co się z nią stanie. Odbicie. Ona odbija się i jest do góry nogami, tak? Ponieważ tak się dzieje, pewnie pamiętacie, tu chodzi o styl obrotu. Musi mieć ustawiony styl obrotu prawo, lewo. Zrobię tak, żeby ona się przesuwała o 5 kroków, bo żeby to było bardziej takie płynne, chociaż też nie jest jakoś tam płynne, ale ok, niech będzie tak. Widzicie? I kaczka sobie chodzi. Ok, nasza kaczka sobie chodzi i nie ma problemu, ale nam nie chodzi o to, żeby kaczka chodziła, tylko chodzi o to, żeby kaczka wydawała dźwięk w momencie, kiedy my dotkniemy różdżką, nie różdżką, tylko pałką, tym kółeczkiem drucika. No więc musimy sobie to zaprogramować. Czyli pamiętacie, tam było coś takiego, kiedy strzałka w lewo naciśnięta, to zagraj bongos, prawda? Zagraj lewego bongosa. U nas zrobimy to samo, tylko że nie zagramy w tym momencie bongosa, a wydamy dźwięk kaczki. Czyli musimy sobie teraz wyciągnąć bloczek ze zdarzeń, taki, który będzie wyzwalał te reakcje. Tutaj mamy zieloną flagę, ponieważ w momencie, kiedy klikniemy tę zieloną flagę, to nasz projekt cały się w ogóle rozpocznie i ta kaczka zacznie sobie chodzić. I ona będzie sobie tak chodziła, chodzi, 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 chodzi i będzie chodziła jeszcze aż do momentu, kiedy po prostu jej nie wyłączę. Ale naszym zadaniem nie sprawić, żeby kaczka wydała dźwięk. Pamiętacie? Strzałka w lewo. Czyli kiedy klawisz w lewo zostanie naciśnięty, tu akurat mamy kiedy klawisz spacja, ale tutaj jak widzicie to można zmienić, tak? Po naciśnięciu tego dzióbka. Czyli kiedy przerywa połączenie, ok, być może u mnie jest też słaby internet, chociaż teraz już widzę, że jest dosyć mocno. Jeżeli będzie Wam przerywało, to się nie martwcie, ja na pewno wrócę, bo to jest tak, że po prostu w niektórych momentach ten internet trochę słabnie, bo jestem tylko na Wi-Fi, ale później po chwili wraca, więc wszystko wraca do normy. Staram się mówić też powoli i troszeczkę powtarzać różne rzeczy. O, w Gdańsku jest ulewa, być może dlatego na przykład tutaj gdzieś tam nam zakłóca, tak? Dokładnie. Ok, no więc tak, wracając do naszego tematu, w momencie, kiedy
strzałka zostanie naciśnięta, to coś ma się zadziać. To jest osobny skrypt, który sobie jest, niezależnie od tego, co my jeszcze dodatkowo dołożymy, i to może zostać. I jest OK. Teraz wyciągam drugi bloczek, jakby inicjujący jakieś działanie, czyli kiedy klawisz i nie spacja, chociaż moglibyśmy tutaj na Makey Makey podłączyć do spacji, bo pamiętacie, że na płytce Makey Makey mamy strzałki, góra, dół, prawo, lewo, jest spacja. Zgadza się? Ale my już mamy podłączony kabel do strzałki w lewo, więc tę spację zamieńmy na strzałkę w lewo. OK, strzałka w lewo. Kiedy strzałka w lewo zostanie naciśnięta, to co ma się zdarzyć? No to wtedy ma być zagrany dźwięk. O, i teraz popatrzcie, jak ja już wyciągnęłam tutaj ten bloczek, to od razu tutaj jest ten dźwięk duck. Gdybym miała kota, zobaczcie, zaraz Wam to pokażę, zwierzęta, weźmy sobie kota tutaj, wybierzmy. O, popatrzcie, kiedy klawisz i załóżmy strzałka w lewo zostanie naciśnięta, zagraj dźwięk i teraz popatrzcie, co będzie przy tym bloczku, zagraj dźwięk miau, czyli Scratch jest na tyle sprytny, że on rozpoznaje, jakiego ma duszka i jakby przypisuje mu od razu jakiś tam dźwięk. Sprawdźmy, co ma przypisane, na przykład kiedy wyjmiemy dinozaura. A widzicie, zagraj dźwięk pop, czyli tu już nie ma jakiegoś dźwięku dinozaura. A weźmy psa. Tak jest, widzicie, jest dźwięk dog, czyli w momencie, kiedy wyciągamy jakieś zwierzę, to w dźwiękach, już tu w bloczkach przypisane mu zostaje jakiś dźwięk. Ale oczywiście wiecie, przecież kaczka wcale nie musi gdakać, nie gdakać, przepraszam, kura gdacze, a kaczka kwacze. Wcale nie musi kwakać, może na przykład szczekać, jeżeli sobie to ustawimy. I moje dzieciaki też tak robiły, że zamiast kwakania ustawiały na przykład, że w momencie, kiedy dotkniemy tym kółeczkiem druciku, to kaczka nie kwacze, tylko na przykład szczeka, tak? Albo jest jakiś tam, nie wiem, inny dźwięk, krzyk jakiś odtwarzany. Tak więc to, co dzieciaki sobie ustawią, to będzie właśnie też cała frajda, bo one będą poszukiwały same odpowiedniego dźwięku, który będzie im pasował. Jak znaleźć ten dźwięk? No bo zobaczcie, w momencie, kiedy ja już tutaj mam podłączone to tak, że uruchamiam sobie strzałkę, nie strzałkę, tylko flagę zieloną, moja kaczka chodzi i teraz patrzcie, jak dotknę strzałkę w lewo, to ten skrypt podświetli się na żółto, a nie podświetlił się, w każdym razie ja słyszę w moich słuchawkach, prawie mi uszy urywa, ja teraz wyciągnę słuchawki, będziecie też słyszeć, dam głośniej. W momencie, kiedy ja naciskam strzałkę w lewo, to kaczka wydaje dźwięk. OK, ja chciałabym, żeby moja kaczka wydawała, żeby mi uszu nie urwało, żeby moja kaczka wydawała trochę inny dźwięk. Nie kwakanie, tylko na przykład, nie wiem, żeby krzyczała, albo żeby jakiś był, no cokolwiek. Jak to znaleźć? No więc popatrzcie, możemy to zrobić na dwa sposoby. Albo klikniemy tutaj ten dziubek i rozwiniemy tę listę, dużo tutaj tego nie ma, ale wybierzemy sobie tutaj opcję nagraj i teraz popatrzcie, co się zadzieje. Mogę tutaj nagrać swój własny dźwięk, czyli w momencie, kiedy kółeczko dotknie drucika, to kaczka wyda taki dźwięk, jak ja jej nagram, na przykład dotknięte, nagram to teraz. Pytam je, czy zezwalam mu na nagrywanie. Zezwól. Dotknięte. OK. Widzicie? Pojawiło się moje nagranie. Hop. Tak? I teraz tutaj sobie nazwę to dotknięte. Tak? Albo dotknąłeś. Coś takiego. I uwaga, wracam do skryptów. Hop. I tutaj jeszcze raz w tej liście muszę zamiast duck wybrać dotknięte. Tak?
No i w momencie, kiedy ja nacisnę strzałkę w lewo, musicie to wypróbować i zobaczyć, czy u Was działa, ale działa na pewno, bo u mnie też. Ale wcale nie musimy nagrywać dźwięku, bo możemy je wybrać z biblioteki. I teraz uwaga, popatrzcie, my jesteśmy tutaj w zakładce skrypty, a jak pójdziecie sobie do zakładki dźwięki, czyli pójdziemy tam, gdzie przed chwilą byliśmy i nagrywaliśmy dźwięk, to tutaj oprócz nagrywania, czyli oprócz tego wciśnięcia, możliwości wciśnięcia tego kółeczka do stopowania odsłuchania naszego dźwięku, mamy tutaj możliwość wyboru dźwięków, nowych dźwięków. I teraz popatrzcie, głośnik oznacza wybór dźwięku z biblioteki. Drugi mikrofon, nagraj nowy dźwięk. To gdybym chciała teraz nagrać, zobaczcie, to kliknęłabym i pojawia mi się nowe, puste nagranie. Ale ja go nie chcę. Ale mogę też czytać dźwięk z pliku. Czyli jeżeli macie na przykład na dysku komputera jakieś dźwięki, to możecie tutaj z tych dźwięków właśnie, z tych plików wybrać jakiś dźwięk i załadować go. I w tym momencie będzie się odgrywał taki dźwięk, jaki załadujemy. Ale wcale nie musimy mieć na dysku komputera tych dźwięków, bo uwaga, biblioteka Scratcha zawiera bardzo dużo tych dźwięków. No i teraz popatrzcie, jak kliknę na te słuchawkę, na ten głośnik, to pojawia nam się cała biblioteka dźwięków i wystarczy je po prostu sobie odsłuchać, żeby wiedzieć, jaki dźwięk kryje się pod daną nazwą. Czy to będzie na przykład, czy to będą oklaski, czy jakieś okrzyki, czy to będą jakieś bulgotki, prawda, i tak dalej, więc tutaj, czy na przykład to jest to strzelanie palcami, tak? Czy jakieś tam inne, tego jest bardzo dużo. Czy jest dźwięk, na przykład odgłos konia, czy jest jakiś hip-hop i tak dalej, i tak dalej. I tutaj, jak dzieciaki zobaczą, ile jest tych dźwięków, to one, uwierzcie mi, mają przy tym całe mnóstwo zabawy i trzeba im po prostu pozwolić popróbować. To nie musi być tak, że kaczka naprawdę musi kwakać, bo śmieszne jest, jeżeli na przykład kaczka w tym momencie wydaje dźwięki, odgłosy konia na przykład rżącego, więc tutaj w tym momencie pozwólcie im na taką zabawę i na eksperymentowanie. Może być też tak, że na przykład wydaje odgłos kota. Okej. Ja zamknę teraz tę bibliotekę. Aha, jeszcze zwróćcie uwagę, że wszystkie dźwięki są też podzielone jakoś tematycznie. Więc mogą to być nuty muzyczne, mogą być sample muzyczne, instrumenty, prawda, odgłosy ludzi, czy elektroniczne, efekty itd., itd. Okay. Ja wrócę do swojego nagrania i wybiorę jednak mimo wszystko w skrypcie niedotknięte, tylko dźwięk. Czyli kwakanie. No i teraz co? Zobaczcie, gdyby nie ten skrypt, który każe kaczce chodzić, ja go mogę wywalić, bo moja kaczka wcale nie musi chodzić, to tak naprawdę w naszym projekcie będą tylko dwa bloczki. I to jest najprostszy projekt świata. W momencie, już nawet nie muszę tej zielonej flagi klikać, nasz projekt jest uruchamiany strzałką w lewo. Czyli w momencie, kiedy ja dotknę strzałkę w lewo, to kaczka kwacze. I teraz robię to na komputerze. Aha, tylko nie. Podłączone słuchawki, dobra? I moja kaczka kwacze. Ale ja to robię przy pomocy strzałek na komputerze. No więc teraz wystarczy podłączyć. Co? Podłączyć nasz durszlak, czyli nasz labirynt. I tak jak już wcześniej to mieliśmy podłączone, czyli strzałka w lewo. A, jest wam pokazuję, czekajcie. Już wam pokazuję tutaj mój. O, tu jestem, dobra. Tu mamy projekt. Okej. Okay. A tu mamy nasz labirynt. Czyli to, co mieliśmy wcześniej.
Kiedy strzałka w lewo i to samo widzicie tutaj, kiedy strzałka w lewo, widzicie? Kiedy strzałka w lewo zostaje naciśnięta, to powinno być zagrany dźwięk kaczki. Strzałka w lewo, tu mamy uziemienie. Strzałka w lewo idzie do drucika tu pod spodem, tak? O, z tej strony to widać. O. A uziemienie idzie do pałeczki. No i teraz wystarczy, że tylko podłączę Makey do komputera. Czekajcie, tylko przyłożę to sobie tutaj. Oczywiście to z tymi kablami to czasem jest to kłopotliwe, tak? Bo się te kable gdzieś nam tutaj plączą i tak dalej. No więc, ale dzieciaki też szybko uczą się organizowania tej przestrzeni i one sobie radzą doskonale z tymi kablami. Zresztą zauważyłam, że niejednokrotnie radzą sobie lepiej niż ja. Podłączam. Ciach. No i teraz popatrzcie. Aha, muszę być tutaj już tu. O, dobra, jestem. Okej. Okay. O. Co się dzieje? Dobra, okej. Okay. Dobra, przekładam. Dobra, o, udało mi się ani razu nie dotknąć. Okej, okay, skończyłam. Dotyka mi cały czas. Dotyka mi cały czas. I dzieciaki w tym mówią, pani, dotyka, dotyka. No właśnie, bo myśmy sobie tutaj jeszcze nie dołożyli licznika, który by liczył nam, ile razy dotknęliśmy. I to wtedy by było widoczne właśnie, że mimo, że ja skończyłam i tutaj niby teoretycznie nie dotknęłam ani razu, to w momencie, kiedy odkładam pałeczkę, strasznie głośno, już to ściszam, to w tym momencie cały czas, widzicie, jest ten obwód zamknięty i no właśnie, kaczorek kwacze bardzo głośno, tak, tak, już go tutaj ściszyłam, bo ja chciałam, żebyście po prostu widzieli, tak? Scratch sprawdza się na każdym poziomie szkoły podstawowej, to jest prawda, dokładnie tak. I tutaj przyznam rację, bo zarówno mali, jak i duzi potrafią tworzyć proste projekty. Wystarczy, że dzieciaki zaczną trochę czytać, to już można ich posadzić. Okej, okay. No dobra, słuchajcie, no to co teraz, no bo tu już widzicie, uszy wam urywa, mi też. Co zrobić, żeby ten kaczorek nie kwakał cały czas, kiedy w momencie, kiedy ja odłożę tę pałeczkę. Widzicie? On cały czas kwacze. Co ja mam zrobić, żeby on nie kwakał w momencie, kiedy ja nie dotykam, znaczy ja nie, jak to się mówi, nie bawię się, czyli zawieszam moją zabawę. Pomyślcie, co tu można zrobić? No oczywiście ja teraz odłączę sobie tutaj, odłączę kabel, o, odłączę kabel, żeby mi nie kwakało, ale powiedzcie, co można zrobić? Jaki macie pomysł? Ciekawe, czy wpadniecie na ten pomysł. Co można by było zrobić, żeby w momencie, kiedy ja przejdę labirynt w jedną i drugą stronę, odkładam pałeczkę, to żeby on nie kwakał w tym momencie. Ustawić ile sekund... Aha, ustawić przez ile sekund to wszystko ma trwać. No... No można by było, tak? Ale wiecie, no... jedni trochę szybciej przechodzą labirynt, inni trochę wolniej. Kto ma inny pomysł? Podpowiem wam, że tutaj przydaje się doświadczenie związane z przewodnictwem. Przewodnictwo prądu. Pamiętacie? Jeszcze chwilę was podtrzymam w niepewności, może ktoś padnie na ten pomysł. Y
Może jeden kabelek do siebie. Jeden kabelek do siebie. Nie bardzo wiem, o co chodzi. Czujniki. Czujniki, że kiedy dotyka, kiedy. Niekoniecznie. Jest o wiele prostsze. Nawet. Dobra, uwaga. Opcje pałeczka leży bez ruchu, cisza. Można, ok. Ale słuchajcie, jak odłożymy pałeczkę, to jeden kabelek do siebie. O, Suwona Lewandowska, brawo. Położyć coś, co nie przewodzi prądu, czyli zobaczcie, tu w miejscu, gdzie mamy to kółeczko i kładziemy, to my tutaj zamykamy obwód. Ale jeżeli tutaj będzie to owinięte czymś, co nie przewodzi prądu, to w tym momencie, jak położymy tutaj tą pałeczkę na tym czymś, co nie przewodzi prądu, nie będzie zamykania obwodu, prawda? I wtedy nasz kaczor nie będzie kwakał. I na to wpadły też moje uczennice, właściwie Julia, słuchajcie. Ja też właśnie zadałam pytanie. Patrzcie, ciągle mi to tutaj gdaczek, kwacze, ciągle mi punkty tutaj nabija. Co ja mogę tu zrobić? I ona właśnie mówi. Proszę pani, tu trzeba owinąć to czymś, co nie przewodzi prądu. I w tym przypadku myśmy wykorzystali taśmę papierową, bo papier nie przewodzi prądu, więc tutaj owijaliśmy, ale tak jak tutaj Beata Kobus podała pomysł, na przykład można by to było owinąć taśmą izolacyjną, czyli gumą, tak, żeby właśnie to odizolować. No to dobra, no to mamy, kochani, mamy ten pomysł i ja myślę, że za chwilę go wykorzystamy. Tyle, że chciałabym zrobić teraz krótką przerwę. Pracuję, a i kości trochę musimy rozprostować. Musimy dbać o higienę pracy przy komputerze, to wiecie. Więc powinniśmy robić sobie przerwy. Proponuję teraz 15-minutową przerwę, tak, żeby uzupełnić płyny, pospacerować chwilkę. Ania może w tym czasie zdobędzie jakiś szczyt pobliski w szklarskiej. I za 15 minut spotkamy się z powrotem. Ja już tylko tutaj piękną planszę ustawię, która będzie nam mówiła o tym, że mamy właśnie przerwę. O, ciach. Przerwa na kawę, dokładnie. Brawo dla myślących dziewczyn. Super, ale jesteście niesamowite, że się nawzajem tutaj wspieracie i chwalicie. Ekstra. Czyli tak, kochani, mamy 15 minut przerwy na kawkę, na toaletę, tudzież wodę i spotykamy się po przerwie i działamy dalej, izolujemy nasz drucik i dokładamy jeszcze inne ulepszenia w naszym projekcie. No to do zobaczyska.
Okej. Witam po przerwie. Mam nadzieję, że kości rozprostowane i płyny uzupełnione. Super, dobra. No to kochani, to lecimy dalej. Pamiętacie, mówiłam o tym, że będziemy teraz urozmaicać nasz projekt, ponieważ jest póki co bardzo i taki, w którym mamy tylko jedne akcje, podobnie jak w bongosach, że w momencie, kiedy dotkniemy lewą strzałkę, to nasz bongos gra, czyli w naszym przypadku jest to kaczka, która kwacze. Ok, chciałabym teraz, żeby były liczone nam punkty, czyli żeby czy nasz kaczorek liczył nam, ile razy dotknęliśmy tego naszego drucika. Już szybciutko włączam znowu dzielenie moim ekranem. Dzielę się z Wami moim ekranem. Okay. Dobra. Ale zanim urozmaicimy sobie ten projekt, to chciałam Wam pokazać, jak to wyglądało u mnie w klasie. Pokażę Wam taką prezentację, którą przygotowałam na jeden z webinarów, taki mistrzowski. I zobaczcie, tutaj jest pokazane, jak właśnie dzieciaki działają, tak? One też właśnie tu korzystały ten durszlak, a inne z kolei te, tak jak Wam mówiłam, takie małe koszyczki, na których ustawiały sobie właśnie te labirynty. No i tu chcę Wam jeszcze pokazać właśnie ten etap, w którym one, o właśnie, inspiracją do działania było to, co tu widzicie, czyli takie urządzenie, które ja kiedyś zrobiłam i wcale nie podłączałam tego do KeyMaker, tylko do tego miałam podłączone baterie i żarówkę i w momencie, kiedy dotykałam tym kółeczkiem tego drucika, to zamykany był obwód i żarówka się zapalała, tak? Natomiast w momencie, kiedy mamy makey-makey, no właśnie możemy sobie sami ustawić, jaka będzie reakcja wywołana tym zamknięciem obwodu. Tak, tutaj jest bardzo malutkie kółeczko, ale jak widzicie też ten drucik, który tutaj jest, on jest taki bardzo cieniutki w porównaniu z tym naszym tutaj, który zrobiliśmy sami z folii aluminiowej, tak? Dlatego to kółeczko powinno być tutaj trochę większe. Dla nas to jest też w ogóle to kółko, które my tu zrobiliśmy, to ono jest bardzo proste, ale zobaczycie, że dla dzieciaków niekoniecznie i one oczywiście na początku będą takie, które będą ambitnie podchodziły i powiedzą, o ja zrobię takie bardzo malutkie kółeczko, no i w tym momencie okaże się, że jednak jest to mega trudne, więc będą trochę zwiększały. Będą oczywiście też tacy, którzy zrobią bardzo dużo, żeby pójść trochę na łatwiznę, więc wtedy trzeba będzie ich zachęcić, żeby jednak trochę zmniejszyli obwód tego kółka. No i tutaj zabawę, jak dzieciaki ustawiły sobie te projekty swoje i próbowały swoje własne labirynty. No i właśnie, pojawił się problem, co zrobić, żeby nam tutaj ciągle tych punktów ten kot czy ta kaczka nie naliczali. No i dzieciaki powiedziały, że trzeba to właśnie owinąć czymś, co nie przewodzi prądu. I teraz widzę właśnie, że przygotowałam sobie taśmę i jej nie przyniosłam. Zaraz przychodzę, sekundkę, dajcie mi, ja tylko przyniosę. O, już jestem. O właśnie, i teraz tutaj moje dzieciaki wykorzystały plastelinę, ponieważ plastelina w przeciwieństwie do ciastoliny nie przewodzi prądu. Ciastolina tak, przewodzi prąd, plastelina nie. Bo jak robiliśmy kiedyś joysticki, takie właśnie makey-makey, co dzisiaj też Wam pokażę, to próbowaliśmy, widzieliśmy to w ogóle w internecie i myśleliśmy, że
to, co tam dzieciaki wykorzystują, to właśnie plastelina. Niestety nie, to była ciastolina, ponieważ plastelina nie przewodzi tego prądu. I to, co tutaj widzicie, to też jest plastelina, którą dzieciaki owinęły właśnie tę końcówkę. No i w momencie, kiedy tutaj nam się już to udało, to te projekty zaczęliśmy modyfikować, aż doszliśmy do momentu, w którym stwierdziliśmy, że może fajnie byłoby na przykład zrobić zawody, czyli zrobić taki labirynt, w którym będą, znaczy taką platformę, na którym będą dwa labirynty i to będzie podłączone do jednego projektu i wtedy będziemy mogli się ścigać. Tak? I to jakby spowodowało właśnie kolejny krok, taką dało nam możliwość modyfikacji tego, co sobie już tutaj zrobiliśmy, więc to było bardzo fajne, bo dzieciaki gdzieś tam w pewnym momencie same napadły. Ja mogłam im to zaproponować od razu, ale ja wolałam, żeby to one to wymyśliły. I tak właśnie, jeżeli będziemy dawać im jakby działać trochę samodzielnie i trochę tak iść i próbować i smakować tego, to ja myślę, że dojdzie do takiej właśnie sytuacji, że one będą coś tam samodzielnie wymyślały. No dobra, pokazałam Wam tutaj projekt, nie projekt, tylko prezentację, w której jest ten projekt właśnie labirynty zaprezentowany, ale wróćmy do naszego projektu z kaczorkiem. Ja to sobie go nazwę, bo tutaj mam na razie bez nazwy. To będzie labirynt z kaczką. Okej. Labirynt z kaczką, no dobra. My mamy tutaj taką reakcję. Kiedy strzałkę w lewo, no to nasz kaczorek kwacze. Okej. Ale w momencie, kiedy się zdarzy, żeby on mi naliczał punkty. Czyli muszę tutaj stworzyć zmienną. Zmienną punkty, którą dołożę tutaj do tego projektu i będzie mi to te punkty naliczało. I teraz popatrzcie. W szufladzie dane mamy tak dwie możliwości, utwórz zmienną albo utwórz listę. Oczywiście my musimy utworzyć zmienną i teraz tak, można to nazwać punkty, tylko że wiecie, punkty to się zbiera zawsze dodatnie po to, żeby wygrać. A tutaj są jakby te ujemne punkty i w zasadzie nam nie chodzi o zbieranie punktów, tylko o zliczanie liczby dotknięć. Czyli po prostu tę zmienną możemy nazwać liczba dotknięć. Tak? Albo dotknięty po prostu, tak? Ile razy będzie dotknięty ten kaczorek? I klikamy OK. OK. I teraz popatrzcie, liczba dotknięć i pojawia nam się tutaj 0. No i teraz, kiedy mają się naliczać nam punkty? No zawsze, kiedy strzałka w lewo zostanie naciśnięta, czyli możemy tutaj dołożyć sobie zawsze, hop, bo jeżeli zrobimy to, chociaż poczekajcie, no spróbujmy, dobra? Okej, to może nie wyprzedzam, zmień liczba dotknięć o 1, czyli zagraj dźwięk i dodaj punkt, tak? No i sprawdźmy, czy to nam działa i jak to się zachowuje. Ok, podłączam Makey Makey. Podłączam sobie Makey Makey, podłączam uziemienie. Aha, jeszcze no właśnie. Widzicie, tylko jeszcze muszę tutaj, zanim to zrobię, to muszę jeszcze przecież owinąć tutaj moją końcówkę, o, taśmą, żeby mi tutaj nie naliczało od samego początku tych punktów, prawda? Dobra, myślę, że tyle wystarczy. Chodzi tylko o to, żeby to był ten moment na dole. O, widzicie? I teraz to jest odizolowane. Zabezpieczone, że nie powinno mi tutaj to
Łączyć zaraz sprawdzimy. Uziemienie, chodź tu, chodź tu. Uziemienie muszę podłączyć do płytki. O. O, dobra. I teraz przełączę się tutaj na projekt. Okej. O, widzicie, jak dotykam? Kwaczę. Jak tutaj odkładam, to nie kwaczę, bo a wcześniej tak robił, prawda? O. No i teraz, jak widzicie, on mi nalicza punkty, tak? Ale teraz patrzcie, ile... Zobaczcie, ja dotykam raz, a on potrafi naliczyć nawet... on potrafi naliczyć nawet 3-4 dotknięcia naraz, prawda? Czyli trzeba by było to zrobić, tak? Op, żeby on naliczył punkt i poczekał chwilę, żeby jakby oddzielić to naliczanie od kolejnego naliczenia, tak? Ale nie jedną sekundę, tylko trzeba by było to dać na 0, nie wiem, może 5, spróbujmy. Czyli nasza jakby akcja wygląda tak, kiedy strzałka w lewo zostanie naciśnięta, czyli kiedy dotkniemy drucika, to zagraj dźwięk, dodaj punkt, poczekaj chwilkę, aż znowu następne, jakby następnym razem zostanie dotknięty i naliczysz znowu punkt, tak? Czyli teraz popatrzcie, o. Widzicie? On od razu tego musiałbym przytrzymać, tak? Żeby to się naliczało. Wcześniej bez tego czekaj, wystarczyło, że lekko dotknęłam i on potrafił naliczyć 2 punkty. Natomiast teraz w tym momencie dotyka tylko 1. Ja słysząc dźwięk, już wiadomo, że od razu to zabieram, tak? O, dobra. Ale teraz popatrzcie, kończę grę, odkładam, aha, z drugiej strony też sobie odizoluję to. Z drugiej strony sobie też to odizoluję. Też z drugiej strony to nie naliczało tych punktów. O. Ale teraz popatrzcie, co się dzieje. Sekunda, tylko sobie tutaj zakleję. Ciach, mam już, dobra. Pokażę Wam teraz, jak to wygląda. Zobaczę, jak to wygląda. O, z tej strony. No dobrze, dobrze, ja już tutaj dotykam. O, i z tej strony. No i teraz zobaczcie. Chcę działać. Mam położoną tu pałeczkę, dobra, no i teraz chcę, żeby mi się to zaczęło naliczać od zera, a widzicie, że mam liczbę dotknięć cały czas, już stary wynik, 100 dotknięć, tak, 100 ileś tam, 107, 6 i tak dalej, o, widzicie, patrzcie, przejechałam, hop, koniec, dobra, teraz na przykład bierze koleżanka i teraz koleżanka chce to przejść ten labirynt, a punkty nadal są, prawda? O, dotykam, 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 dobra, przeszłam. No ale punkty dalej są te same, to znaczy punkty są ciągle te naliczone. A ja chciałabym, żeby każda osoba mogła od nowa zaczynać, tak, żeby punkty się zerowały. No co tu zrobić, jak myślicie? Macie pomysł? Popatrzcie, pokażę Wam bloczki, jakie mamy do dyspozycji. Kto ma pomysł, co można zrobić? Podpowiem. Zerowanie punktów. Okej, no to uwaga. Żeby wyzerować punkty, to musimy dać ten bloczek. Ustaw liczbę dotknięć na zero.
O, nie kwacz mi tutaj, nie kwacz mi tu, kaczorku. Okej. Ustaw liczbę dotknięć na zero. No ale gdzie ja mam to wkleić? Popatrzcie. Czy ja mam ten bloczek wstawić tu? Bo zobaczcie, co się będzie działo, jeżeli ja wstawię go tutaj. Kiedy klawisz strzałka w lewo zostanie naciśnięta, to ustaw liczbę dotknięć na zero, zagraj dźwięk dak i dodaj punkt. Poczekaj i znowu zobaczcie, co się będzie działo. Popatrzcie. Jest zero, widzicie? I dodał jeden. Popatrzcie. I znowu, i się nic nie zmienia teraz, tak? Bo on za każdym razem co wykonuje? Ustawia na zero, gra dźwięk, dodaje punkt i czeka. I znowu zeruje, dodaje punkt i czeka. I znowu zeruje, wiecie? Czyli mamy taką funkcję, że on robi w kółko to samo, bez naliczania kolejnych punktów. Więc widzimy, że tutaj ten bloczek absolutnie nie będzie nam pasował. Więc go muszę stąd wywalić. To musi mi się zerować w innym momencie. Zapytajcie dzieciaków, co się dzieje, to znaczy jak grają w grę i na przykład grają, 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 nabijają punkty, kończą im się życia i gra się kończy. I co potem? No potem włączają grę od nowa. Czy punkty zostają ze starej rozgrywki? No czasem tak, bo to zależy jaka gra. Ale jeżeli chcemy zacząć od nowa, całkiem jakąś rozgrywkę, to punkty znowu są wyzerowane. Czyli na przykład gdybyśmy grali jakiś mecz, tak? No to kiedy kaczka chodziła, pamiętacie? Musieliśmy nacisnąć zieloną flagę, kaczka zaczęła chodzić. I wtedy zaczynała się nasza gra. Tylko, że ja wywaliłam wcześniej ten skrypt, bo on nam nie był potrzebny. Ale mogę go z powrotem sobie dodać. Zobaczcie. Zawsze, kiedy zielona flaga zostanie naciśnięta, to kaczka ma się przesunąć o, no załóżmy, niech będzie o 4 kroki. A kiedy będzie na brzegu, to ma się odbić. To był nasz początek gry. Żeby kaczka zaczęła chodzić w naszej grze, to musieliśmy kliknąć zieloną flagę. O! I kaczka sobie chodzi. Dobra. Ciach, tak? Super. I teraz patrzcie. Kaczka chodzi, ale nadal nam się nie wyzerował licznik. Mamy tutaj tę strzałkę w lewo, która powoduje, że jak zamkniemy obwód, to nam się nabija punkty. Ale musimy jeszcze tutaj wkleić sobie o ten docek, który powie: hej, hej, jak nacisnę zieloną flagę, to wyzeruj mi licznik. Zacznij grę od nowa, z czystym kątem, z zeroma punktami, tak? No i wklejam sobie to tutaj, klikam zieloną flagę. O, proszę bardzo, licznik wyzerowany. No i teraz zaczynam zabawę z moim labiryntem. Idę na spacer. O, dotknęło mi jedno dotknięcie. O. O. Ciach, doszłam do końca. Tak? Doszłam do końca i mam tylko 3 dotknięcia. Całkiem niezły wynik. Oczywiście, jeżeli okaże się, że gra jest za prosta, no to wiemy, co zrobić, prawda? Zmniejszamy sobie obwód. Kółeczka. Czekajcie, zmniejszę teraz ten obwód. Kółka. Dobra. I teraz znowu rozpocznę moją. Czekajcie, tylko teraz tutaj to miejsce izolacji jest teraz takie grube. O, dobra. Uwaga, naciskam zieloną flagę. Ciach. Okej. I teraz przechowam. Teraz jest trochę trudniej. O, dotknęłam. Znowu dotknęłam, znowu. Ciach, skończyłam. Dobra. I znowu 3 punkty, czyli to znaczy 3 punkty, 3 dotknięcia, tak? No dobra. No i teraz popatrzcie, kolejny jakby etap tej zabawy polega na tym, że dzieciaki sobie przechodzą i każdy przechodzi w różnym tempie.
Jedne przechodzi wolniej, bo bardzo chce dokładnie, prawda? Inni się denerwują, ej, weź trochę szybciej, rób to trochę szybciej. Albo mówią na przykład tak, ha, ja byłem lepszy, bo ja zrobiłem to trochę szybciej i dotknąłem trzy razy, ale byłem szybszy na przykład, tak? No właśnie. No i teraz można poprosić dzieciaki, żeby pomyślały, co zrobić, żeby nasz program sprawił, żebyśmy się trochę pospieszyli, czyli żeby doszedł ten element, taki ten czynnik właśnie powodujący, że a, chcę zrobić szybciej i mało tego, żebyśmy to umieli porównać z innym graczem. Czyli no, najprościej na świecie jest po prostu dołożyć licznik, tak? Czyli w momencie, kiedy zaczniemy grę, to zacznie nam się liczyć czas. Ale zobaczcie, jest licznik, jest stoper. I teraz popatrzcie, mogę tutaj ten stoper sobie wykorzystać, tak? I on może w tym momencie włączyć ten stoper, ale niestety nie będzie czegoś takiego, że zobaczcie, jak ja wyciągnę sobie stoper i dodam tutaj o, ten stoper do naszego, no, do naszego ekranu, to popatrzcie, w momencie, kiedy ja kliknę zieloną flagę, to on wyzeruje ten stoper i ja zacznę grać, ale patrzcie, w momencie, kiedy kliknęłam zieloną flagę, jeszcze nie ruszyłam mojej pałeczki, a stoper już mi leci. Czyli muszę zrobić tak, że muszę już być w gotowości, tak? Muszę być w gotowości. Czekaj, trochę tutaj zmniejszę. O, dobra. Muszę być w gotowości. I teraz tak, ktoś może mi kliknąć zieloną flagę i stoper wyzerować. Okej. Idę. Oj, dotknęłam raz, dwa, idę, dwa, hop, ciach. Ale zobaczcie, stoper leci dalej. No i teraz trzeba by było się zastanowić, co zrobić, żeby ten moment, w którym stoper ma być no jakby niezatrzymany, bo tutaj nie ma takiej możliwości zatrzymania stopera, ale możemy zrobić coś takiego, że kaczka nam powie, jaki czas osiągnęliśmy, tak? I tu już wchodzi jakby troszeczkę takiego zaawansowania w tej grze, więc może tam z pierwszoklasistami tego jeszcze nie zrobicie, ale zrobicie to na pewno ze starszymi dzieciakami. I teraz jak to zrobić? Musimy zrobić taki moment w tej grze, że ta kaczka będzie wiedziała, kiedy gra się skończyła. Popatrzcie, kiedy gra się kończy. W momencie, kiedy ja przejdę labirynt, przechodzę, hop, i tu jest koniec. Tylko, czekajcie, o tu, zobaczcie, tutaj startuję, tak? A, dobra, przesunę to, bo nie widzicie. O, patrzcie, tu zaczynam. Klikam zieloną flagę. Ciach, zielona flaga, zaczynam. Dobra, lecę, dotknęłam, hop, ciach. I tu jest koniec. Ale stoper mi dalej leci. Może być tak, że idę z powrotem. I ciach, i tu znowu jest koniec. No ale skąd kaczka ma wiedzieć, że ja tutaj doszłam do końca? No i teraz popatrzcie. Musi być tutaj taki moment, że jak wrócimy z powrotem, albo tutaj przejdziemy ten labirynt i tu w tym momencie znajdzie się ta pałeczka, to kaczka musi wiedzieć, że aha, oto gra się skończyła i muszę podać, jaki był czas przejścia, tak? No to popatrzcie, tu będzie start, a tu będzie meta. Tu może być przyciek.
przycisk startujący, który ta pałeczka będzie dotykała w momencie, kiedy zacznie swoją wyprawę. Popatrzcie, jak tutaj leży pałeczka, ona opiera się na izolacji. Ale gdyby na przykład tu wystawał jakiś element, który ta pałeczka musi dotknąć, żeby uruchomić grę, czyli popatrzcie, jak pałeczka tu leży sobie, niczego tu nie dotyka. Gdyby tu był jakiś element wystający, to może być nawet właśnie kawałek jakiejś folii aluminiowej, zaraz wam pokażę, o co mi chodzi. To może być kawałek folii aluminiowej. O. Który, popatrzcie, wysuniemy sobie tutaj, o. I on tu będzie sobie, o, hop. Tu będzie sobie wystawał. Tak? Ale my to musimy podłączyć do Makey, tak? I popatrzcie, w momencie, no nie wiem, czy wy to dobrze widzicie, czy wiecie, jeszcze może zapalę światło, będzie trochę lepiej. Popatrzcie, w momencie, kiedy ja będę zaczynała, to ja będę musiała tu pyk dotknąć tego, o, pyk dotknąć tego miejsca i zacząć mój bieg, tak? Czyli to będzie mój start, to będzie moja zielona flaga. Tylko ja teraz oczywiście będę dała ustawić nie jako zieloną flagę, tylko jakiś klawisz, który muszę podłączyć do Makey. Czyli na przykład można by było wymyślić, że kiedy spacja, czyli to coś podłączę do spacji, kiedy spacja zostanie naciśnięta, to stoper zostanie wyzerowany i wtedy ja zaczynam swój bieg. O, ciach, tak, pak, 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 pak. I teraz patrzcie, jak tu dotrę, to tu powinien być też jakiś taki coś wystającego, jakiś kawałek folii aluminiowej, który będę musiała dotknąć, żeby powiedzieć programowi, hej, skończyłem, podaj mi mój wynik, tak? Tutaj i znowu zaczniemy swoją grę dotykając spacji, przejdziemy, hop, i tu będę musiała dotknąć jakiegoś właśnie elementu, który będzie wystawał i który będzie stopował moją grę i będzie mówił, ile dostałam punktów, tak? No to okej, to teraz słuchajcie, już wiemy, co mamy zrobić. Ja zastępuję na razie, żeby nam tutaj kaczka nie kwakała. Okej, wyłączę tutaj, niech ona sobie chodzi po ekranie, tylko ja chcę wam tutaj pokazać, jak ja to będę robić. Poczekajcie, jeszcze sobie tu włączę tutaj lampkę jedną, żeby było jaśniej. O, dobra, super. Okej, czyli tak. Tu, pamiętacie, mamy bolec wystający i to jest moja spacja. On musi tu wystawać. Musi być tak dosyć mocno ciśnięty, żeby mi się nie wysuwał. Czekajcie. To są już, wiecie, elementy, znaczy to, co ja teraz robię, to w ogóle już jest troszeczkę bardziej takie zaawansowane, tak? To nie jest już coś, co zrobicie z pierwszakami. Z pierwszakami zrobicie po prostu dwa bloczki. Kiedy strzałka w lewo naciśnięty, zagraj dźwięk. Tyle. I jeszcze tylko dołożycie sobie izolację tutaj, żeby to po prostu ciągle nie kwakało, kiedy odłożymy pałeczkę, tak? Ale z drugą klasą już możecie się pokusić właśnie o dodanie licznika, no i mierzenie czasu. No dobra, więc tak, ja tutaj sobie, poczekajcie, tu mam wyciągnięty ten bolec, widzicie go? Tu, o. Teraz od spodu muszę go podłączyć jakimś kablem do spacji. Wezmę sobie białe kabelki. O, mam białe kabelki. I teraz mogłabym w zasadzie to tutaj, ale pamiętacie, żeby nam kable nie przeszkadzały, no to ja sobie tutaj, o proszę bardzo, dołączę. Tak? Tylko pamiętajcie, żeby tutaj to oddzielić, tak? Żeby tutaj się to nam nie stykało. Dobra, hop. I tu podłączam do spacji. Podłączyłam do spacji przy Makey. No i teraz muszę zrobić ten program w Scratchu. Czyli
Kiedy spacja zostanie naciśnięta, o, to wyzeruj stoper. O. Tak? Normalnie uruchamiamy program. Flagą, tak? No w sumie nam się zeruje też od początku. A czemu on się ciągle zeruje? Nie, nie zeruje się. Myślałam, że się zeruje ciągle. Kiedy klikam zieloną flagę, to też mi się tutaj zeruje stoper. No ale okej, dobra, no to w sumie też tak może być. Czy, bo generalnie może być tak, że klikniemy zieloną flagę i uruchomimy cały program, stoper nam leci, ale my czas chcemy, żeby nam liczyło dopiero w momencie, kiedy dotkniemy tutaj tej spacji, prawda? Czyli tu, hop, widzicie? Dotknął. O nie, nie wyzerował. A, czemu nie wyzerowałeś? A, dobra, sorry, bo mam włączone makey-makey. Tu, dobra. Okej. Zielona flaga i hop. Zeruje? O, nie zeruje. O, wyzerował, dobra. Jest wyzerowany. Okej, punkty naliczył, punkty naliczył. Hop. I tu powinnam dojść teraz do tego miejsca i tutaj przycisnąć coś, co będzie nam mówiło, ile dostaliśmy, ile czasu nam to zajęło. Tak? Ile czasu nam to zajęło. Czyli tutaj muszę sobie ustawić kolejny taki punkt dotykowy, który będzie mi regulował właśnie te moje punkty. Czyli biorę sobie kolejny kawałek folii. O. Zwijam, zwijam, zwijam i tu muszę je po prostu wcisnąć. Tylko, że czekajcie, odłączę moje makey-makey. Tu pamiętajcie, że już jeden jest tutaj to. Najlepiej by było chyba też zakleić taśmą, żeby nam się to tutaj nie stykało. O, gdzie? Dobra, zabezpieczone jest taśmą. O, dobra, zabezpieczone jest taśmą. I teraz tutaj muszę wepchnąć ten kawałek. To będzie tu, nie, w ten otwór. Konfiguruję sobie ten druszlak, no ale dobra, trudno. Czego się nie robi dla sprawy, nie? Muszę to mocniej wycisnąć, żeby... Dobra. Chyba w sumie jest. O. Widzicie? Wyszło tutaj mi z tej strony. I tutaj muszę to połączyć znowu też z makey-makey. Zaraz dołożę do tego, do programu ten przycisk. Okej. Czyli tutaj podłączam od spodu. Hop, jest podłączone. I tutaj to przyłączę sobie do, może do... O, labirynt mi się teraz tutaj przewrócił. Okay. Podłączę to sobie może tutaj do strzałki w prawo, czyli kiedy strzałka w prawo zostanie naciśnięta, czyli tutaj, o, dojdę tym kółeczkiem, to wtedy kaczka ma mi powiedzieć, twój czas to, i wtedy poda stoper. Czekajcie. Zmniejszę to tutaj. Kiedy klawisz strzałka w prawo zostanie naciśnięta, to powiedz, i tu musimy połączyć wyrażenia, połącz, i tutaj będzie tak, twój czas, i tu będzie. I tu będzie. Stoper. O,
I to nam powiedz przez 4 sekundy, żebyśmy zdążyli sobie to zanotować, czy faktycznie tak powiedział, czy faktycznie tak wyszło. Dobra, uwaga, próbujemy nasz projekt. OK, zielona flaga, kaczka zaczyna sobie chodzić. OK, zerujemy licznik. Zerujemy, no zeruj. Dobra, nie zeruję, bo przecież nie mam podłączone MakeyMake. Ajajaj, dobra. OK, jeszcze raz. Czyli tak, zielona flaga, OK, zerujemy licznik. Dobra, dotknęło, raz. Hop. A, widzicie? Twój czas. I ona powinna się wtedy zatrzymać. A spróbujmy dać tutaj na przykład zatrzymaj wszystko. O, przepraszam. Zatrzymaj wszystko. O. Ale on najpierw powie i zatrzyma. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Dam tu zieloną flagę. Jak ona łazi, to wiecie, to przesuwa nam się też, hop. Dobra, zeruję. Okej. Hop, hop. O. Twój czas to 7-7. A i teraz znowu to zrobił. Dobra, czyli źle. Wiecie co, wywalę to chodzenie, bo to chodzenie w ogóle mnie denerwuje trochę, jak ta kaczka chodzi. Bo trochę to jakby tutaj rozprasza. Spróbujmy bez chodzenia. Dobra, jeszcze raz. Zielona flaga. OK. Zerujemy. Hop. Dobra. Przechodzimy. Ciach. O, i masz. Twój czas. 6,7. OK. Znowu, kiedy odpaliliśmy później na końcu. O, dobra. Ciach. Tak, cały czas będzie chodził oczywiście, bo on po prostu cały czas jest włączony, ale przede wszystkim my wiemy, jaki czas osiągnęliśmy. I co tu jeszcze miałam? Aha, czy przez, poczekajcie, przez ile to sekund, może na przykład przez 6 sekund może powiedzieć twój czas i tu musi być spacja o czas. I tu jeszcze można połączyć jedno wyrażenie. Zobaczcie. Połącz. Tak, o. I tu będzie połącz twój czas i stoper i tu będzie minut. OK, zobaczmy, czy to teraz zadziała. Hop, hop, hop. Dobra, OK, jesteśmy tu na dole. Wciskam zieloną flagę. Aha, powiększę to trochę. Dobra, wciskam zieloną flagę. Dobra, wyzerowany licznik, wyzerowany stoper i lecimy. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Ciach. I dotknął. Twój czas to 10 minut. I 0,099 tysięcznych, więc nie minut, co ja gadam, przecież to jest sekund, czemu mnie nie poprawiacie? Przecież to nie minuty lecą, tylko sekundy, prawda? Sekund, bo to jest było, o, musi być spacja, dobra. O, to jeszcze raz, lecimy od początku. Tu jesteśmy. Dobra. Wiem, że to trochę teraz skomplikowane jest i trochę namieszałam, ale tutaj w tym momencie to wygląda już jak gra, tak? Że można to już po prostu uważać jako taką rozrywkę, że gramy w jakąś po prostu grę, tak? Bo liczy nam punkty, liczy nam czas, więc czas całkiem jest to fajne. Dobra, uwaga, zielona flaga, 0 punktów, hop. No, na początku zawsze dotykam. I tutaj też, ciach. I muszę dotknąć, dobra, twój czas.
to 7,395 sekundy. I tak już może być, tak? I w tym momencie powinno zatrzymać wszystko, ale nadal nam tutaj jeszcze działa, ale okej, dobra, to już tak zostawimy, bo generalnie wiemy już, jak mieliśmy czas, tak? Można tutaj nawet wydłużyć sobie, o, tu, że on może to mówić przez 10 sekund, nie ma problemu, tak? Powie przez 10 sekund, o, będzie przez 10 sekund mówił, jaki mamy czas. I oczywiście to nie jest tak też mega doskonałe, bo zobaczcie, jak 10 sekund minie i ja dotknę znowu, to on znowu powie, twój czas jest taki. Za każdym razem, jak ja tutaj dotknę, będę dotykała w pewnym momencie, on pokaże mi nowy czas. Ale tu chodzi o ten pierwszy, tak? No właśnie, tak, dobrze, że pojawiają się trudności, bo dzieciaki będą... Tak, dzieciaki, no i tutaj dokładnie, tutaj też nam łatwiej jest jakby zobaczyć, na jakie trudności możemy napotkać, tak? Jakie niespodzianki mogą się pojawić, więc tutaj jest też dosyć fajnie, że można to jakby no rozwiązywać też na bieżąco i sprawdzać, co może się zadziać. Więc ta gra, myślę i teraz, no jak zrobić, żeby teraz zagrać w dwie osoby? Trzeba by było po prostu zrobić to teraz na jednej platformie, dwa labirynty. No i teraz tak, jeden labirynt byłby uruchamiany strzałką, spacją, prawda? Wszystko uruchamiane będzie, no, a wszystko uruchamiane będzie zieloną flagą. Będzie na przykład tylko wtedy tak, liczba dotknięć gracz pierwszy, liczba dotknięć gracz drugi, tak? I wtedy trzeba będzie zrobić tutaj, że kiedy klikniemy zieloną flagę, ustaw liczba dotknięć gracz pierwszy na 0, ustaw liczba dotknięć gracz drugi na 0, tak? I teraz jeden labirynt miał przypisane 3 przyciski. Strzałka w lewo, strzałka w prawo i spacja. To teraz jeszcze trzeba będzie jakby przypisać do drugiego labiryntu. I teraz mamy strzałka w górę, strzałka w dół, no i jeszcze może być na przykład kliknięcie albo od spodu, tu mamy jeszcze przecież w Makey mamy od spodu jeszcze te czarne, no, teraz cały czas kwaczę, od spodu mamy te czarne, no, wejścia, już Wam pokazuję, o, jeżeli nam tutaj już brakuje wyjść, to tutaj wykorzystujemy tu WAS i wtedy potrzebujemy, pamiętacie, tych małych takich cienkich kabelków, które były dołączone do Waszych zestawów. O, zobaczcie, moje wyglądają w ten sposób, Wasze pewnie są takie białe, białe cienkie kabelki. I teraz popatrzcie, tutaj wciskamy, o, do W i tutaj podłączamy kolejny kabelek, tak? I wtedy ustawiamy, że kiedy, jeżeli chcecie, to możemy to po prostu zrobić. Zróbmy to tak. Czekajcie. To będzie już projekt gotowy do wykorzystania. To jest tak, labirynt z kaczką i zrobimy jeden, tak? Ja to zapiszę i Wam udostępnię i wtedy będziecie już mieli gotowy projekt. Poczekajcie, o. Udostępnij, przejdź do strony projektu, tak, ja Wam wyślę tutaj link do tego, okej. I teraz zrobimy sobie remix, zajrzyj do środka, zrobimy sobie remix na drugiego gracza, o. I teraz wpiszemy sobie dwóch graczy. Hop. I teraz tak, musimy tu zmienić dane, bo my mamy dane tylko na jednego gracza. Ja usunę tę zmienną, usuń zmienną, ok, to będziemy musieli wywalić, tak, ok. I teraz patrzcie, muszę utworzyć zmienną. Liczba dotknięć gracz pierwszy. I jeszcze jedną zmienną. Liczba dotknięć
gracz drugi. O, w ten sposób. I teraz, kiedy strzałka w lewo zostanie naciśnięta, to zmień, tam jak było, zmień dla pierwszego gracza punkty o 1 i poczekaj chwilkę. Tu jest spacja, dobrze. Kiedy kliknięto czerwoną flagę, to ustaw punkty gracza pierwszego na 0 i ustaw punkty gracza drugiego na 0. O, i teraz popatrzcie, możemy dać tak, gracz pierwszy, gracz drugi, tak? Stoper leci dla każdego. Więc tutaj trzeba by było, pomyśleć, jak to zrobić, ale to za chwilę. I teraz tak. Co jeszcze? Aha, dla, przyciski dla drugiego gracza. Czyli tak, to są dla pierwszego, to to samo będzie dla drugiego, więc ja mogę zduplikować, tylko tu zmienię. Tu zmienię, nie spacja, tylko strzałka. Poczekajcie, co tutaj jest. Strzałka w górę. Kiedy strzałka w górę zostanie naciśnięta, czyli w tym momencie drugi gracz będzie musiał mieć podłączony makey-makey strzałkę w górę i on na przykład wyda dźwięk już nie kaczka, tylko weźmy sobie na przykład o, ptaszek. O, dobra. Idę do skryptów. O, drugi gracz będzie miał strzałka w górę i będzie miał dźwięk ptaszka i liczba dotknięć dla gracza drugiego zmieni o 1. OK. Tutaj będzie kiedy spacja. OK, tam to też może być do spacji. Nie. Czekajcie, bo to już nie w swoim tempie. No właśnie, każdy dotknie w swoim tempie, czyli ten drugi też musi mieć taki stoper, ale to wtedy będą dwa stopery i będzie się wykluczało. Czyli tutaj z tymi stoperami trzeba by było pomyśleć, jak to zrobić, ale zróbmy jeszcze tak, że kiedy dotknie strzałkę nie w górę, tylko w dół, momencik, strzałkę w dół, nie, to jest w lewo, strzałka w dół, ok. Powiedz i podaj swój czas, ale nie przez 10 sekund, tylko tutaj zrobimy przez 3 sekundy i ten też niech będzie przez 3 sekundy. I teraz ja jestem ciekawa, czekajcie, jak dam tak, dobra, leci, leci. Tu jest tak, strzałka w prawo, a tu w dół, strzałka w prawo, a tu w dół. A widzicie? I od razu pokazuję, hop i hop. A, czyli wiem. Można by było zrobić tak, że tutaj dodamy drugiego duszka i tutaj drugi duszek będzie nam na przykład, tu może być. I teraz zobaczcie, to z drugiego gracza możemy dać do psa. Op, tu, to i to. I tutaj wywalimy. Op. Tutaj na niego. Kiedy strzałka w górę, to i teraz nie bird, tylko zagraj nam dog. OK. Dobra. Spróbujmy to zrobić tak. Kiedy strzałka w górę, powinno być pies. OK. I dotknięcia naliczają się. Dobra. Kiedy strzałka w dół, o, twój czas to 10 sekund. A kaczka powie czas. Kaczka powie czas i ona miała strzałka w prawo. OK, strzałka w prawo. Hop. O, widzicie, twój czas to 9.42. Czyli tylko jedna osoba w danym momencie będzie zerowała stoper. Ale czas będzie pokazywany przez dwa duszki. I teraz tak. Pies ma strzałka w dół, a ta kaczka ma strzałka w prawo. Spróbujemy. Strzałka w dół i strzałka w prawo. A, zasłaniają sobie, dobra. To muszą stać wyżej, żeby sobie nie zasłaniały skryptu. Jeszcze raz. Zielona flaga.
Hop, strzałka w dół, strzałka w prawo. O, widzicie? I teraz są pokazane czasy, to tu teraz można zrobić tak, żeby przez 10 sekund to pokazywali. Żeby można było odnotować, kto jaki czas miał. Tak? Dobra, to jeszcze raz zielona flaga. Zielona flaga. Strzałka w lewo dotknięcia. Strzałka w górę dotknięcia. I teraz strzałka w prawo. Pies kaczka pokazuje czas. Strzałka w dół. Kot pokazuje czas. OK, czyli działa. I teraz widzimy, jaki kto miał czas i ile miał dotknięć. I teraz co trzeba tylko zrobić? Trzeba zrobić to. Aha, już zapisuję to. O kurczę, a teraz zmodyfikowałam i będziecie mieli to teraz jako nie remix, tylko jako gra, jako inny. Dobra. Teraz będziecie mieli to na Ctrl C. Nie, 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 nie. Teraz będziecie mieli to jako jako projekt ten dla dwóch graczy. Ten projekt jest teraz udostępniony. Poczekajcie, idźmy do moich rzeczy. Jest tylko jeden, kurczę. Mogłam zrobić drugi projekt. Okej. Czyli macie od razu projekt na dwóch graczy. Hop. O, od razu jest projekt na dwóch graczy. Ale jeżeli robiliście ze mną ten dla jednego gracza, to też go macie, tak? Tylko teraz macie jakby modyfikację i od razu już macie w tym linku projekt. No fajny, naprawdę super. I teraz jakby zrobić na dwa, na dwóch graczy, to już zaraz powiem, jak to podłączyć. Tylko myślę teraz, jakby tu zrobić, żeby... Poczekajcie, a czy mogę zrobić tutaj kopię? Zapisz jako kopię. A, widzicie? Zapisz jako kopię, ale teraz już tego nie wycofam. Musiałabym usunąć, dobra, aha, czyli mam kopię. Okej, dobra, to już wiem teraz, co zrobić, żeby były dwa projekty. Dajcie mi tylko sekundę, ja wrócę do swoich projektów. O, bo teraz mam, widzicie, dwóch graczy, a tu będzie jeden gracz. Dwóch graczy, zajrzyj do środka i ten opublikuj. O, właśnie, a tu będzie jeden gracz. Kaczka, jeden gracz. OK, i tego psa usuwamy. I tutaj tylko wywalimy gracza drugiego. O, mamy. Liczba dotknięć, gracz 1. OK. Hop. Dobra. Super, działa. Czyli tu będzie jeden gracz. Już zaraz udostępniam. OK, Ctrl C. I tu jest O. Jeden gracz. Dobra. Ten wyżej jest z dwoma graczami, a ten pod spodem jest z jednym graczem. Zresztą jak wejdziecie na mój profil, jak wejdziecie na Scratcha i wpiszecie Apanaski, to znajdziecie mój profil i moje projekty, to wtedy możecie odnaleźć ten projekt wśród tych wszystkich moich, które udostępniłam, więc tam go znajdziecie. Pierwszy jest na dwóch graczy, a drugi jest na jednego gracza. I teraz co zrobić, żeby podłączyć, żeby było dwóch graczy? Nie wiem, czy pamiętacie, poczekajcie, wejdę tutaj, hop, 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 o. Pamiętacie tutaj to zdjęcie? Czekajcie, ja tutaj tylko wyświetlę prezentację, żebyście widzieli wszystko. Poczekajcie, bo wczytuję. Strasznie mam wolny internet dzisiaj. Dobra, coś tam idzie, ale strasznie wolno. Nie, dobra, nie będziemy z tym walczyć. Słuchajcie, patrzcie, tutaj generalnie mamy
to samo, tylko że na pokrywce. I teraz popatrzcie, to jest jeden gracz i to jest drugi gracz, czyli tak jakby to, co ja Wam teraz pokazałam, musicie zrobić na jednej platformie, tak? I teraz tylko musicie pamiętać, że tutaj jak było dwóch graczy, to potrzebna była spacja i tylko ten jeden gracz będzie uruchamiał całą grę, tak? O, popatrzcie. Zajrzę do środka. O, tylko jeden gracz musi mieć ten dodatkowy przycisk taki uruchamiający. To jest o ten tutaj. O, czekajcie, gdzie to on był? O, tylko jeden gracz musi mieć ten początkowy przycisk, czyli tą spację, tak? To on będzie mówił start. I wtedy zaczynamy, tak? Lecimy, 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 ale ten końcowy przycisk muszą mieć obaj gracze, tak? Czyli w przypadku kaczki to była strzałka w prawo, podłączenie do strzałki w prawo, a u psa było to, u psa już mówię, to była strzałka w dół, tak? Natomiast całość u psa, czyli ten drucik, był podłączony do strzałki w górę. Te strzałki, ja to mówię o tych tutaj na płytce, tak? O strzałkach na Makey. Tak więc to w ten sposób działa. OK. Mam nadzieję, że nie zamieszałam Wam tym dokładaniem stopera i odliczaniem czasu i zerowaniem punktacji, bo to jest w zasadzie najfajniejsza taka, i tak już, i tak prosta, ale najfajniejsza taka możliwość zrobienia z tego jakiejś właśnie gry, takiej rozgrywki pomiędzy dzieciakami. Bo no oczywiście można zrobić najprostszy ten projekt, gdzie będziemy mieć tylko strzałkę w lewo i dźwięk i nic więcej. Ale jeżeli dołożymy sobie licznik, jak dołożymy sobie jakiś właśnie czas, zmierzenie czasu, no to w tym momencie jest to takie, myślę, bardziej nawet atrakcyjne dla dzieciaków i ciekawsze do rozegrania. Oczywiście to nie jest też projekt na jakąś tam, nie wiem, jedną jednostkę lekcyjną, bo na pewno będzie tak, że będziecie przez jedną minutę i to Wam zajmie czas. To na pewno. Pamiętajcie, żeby podzielić ich w grupy, żeby oni po 2-3 osoby. Tak, żeby nie było tak, że ktoś sam pracuje, bo jeżeli to jest osoba słabsza manualnie, jakoś tak twórczo, to ugrzęźnie i będzie miała problem. Zawsze 2-3 osoby w grupie dają gwarancję sukcesu. I co jeszcze? I przygotujcie sobie też wcześniej wszystkie materiały. Tak? Popatrzcie, jakiś drucik albo folię aluminiowej, żeby nie zabrakło. Zróbcie sobie przede wszystkim tak, bo czasem bywa tak, że wydaje nam się, a dobra, mam nadzieję, że zaraz będzie już. Mam nadzieję, że mnie widzicie. Jest, super, dobra, okej. Okay. Więc jak
Mówisz, trzeba sobie to po prostu przygotować wcześniej, przetestować i dopiero wtedy można zaproponować dzieciakom, jeżeli chodzi o pracę w klasie. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Na pewno te kable, tak jak mówię, no, jeżeli macie tylko jedno mejki-mejki, nie zrażajcie się, bo ja na początku też tak miałam, że miałam tylko jedno mejki-mejki. Dzieciaki jedną lekły labirynt, drugą lekcję poświęciliśmy na stworzenie programu. I potem, jak one robiły te programy na swoich kontach, to udostępniły w studiu, mamy wspólne studio klasowe i one tam udostępniły te projekty, wrzuciły do tego studia i ja później na swoim komputerze podłączyłam Makey Makey i myśmy po prostu, tak, dla podkonujących nawet lepiej, że jeden, dokładnie. I wchodził i swój labirynt podłączał do Makey Makey, który był podłączony do mojego komputera. I wtedy po prostu próbowaliśmy i każdy obserwował, tak? Mieliśmy tam kilka grup i każdy grzecznie czekał na swoją kolej. Oczywiście później, jak mieliśmy już więcej tego Makey Makey, dzieciaki były bardziej wprawione, no to było nam łatwiej, ale na początku można z jednym, wtedy każdy obserwuje, uczy się. I robimy wszystko wspólnie, więc nie ma problemu. To nie jest trudne. Tak naprawdę to wystarczy tylko zapamiętać, że tu chodzi o to zamknięcie obwodu, więc cokolwiek sobie przypiszemy jako zamknięcie obwodu, czyli dotknięcie strzałki, naciśnięcie spacji, zwoli na przykład, no nie wiem, możemy sobie zrobić nawet, wiecie, jakiś zwykły po prostu joystick, tak? Już Wam zaraz pokażę, do jakiejś tam zwykłej gry i wykorzystać Makey Makey i wystarczy tylko pamiętać, co do czego podłączyć, bo tak naprawdę to nie jest jakoś tam szczególnie trudne. Zobaczcie, na przykład weźmy sobie tutaj jakąś grę. Tu znalazłam taką grę Pong Game. Czekajcie, tylko udostępnię. O, przesunę sobie. O, tak, hop. O, popatrzcie. Jest tutaj taka gra Pong Game. O co chodzi w tej grze? Popatrzcie, trzeba przesuwać tę pałeczkę zieloną. O, trzeba przesuwać zieloną pałeczkę i odbijać nią piłkę. Hop. Hop. O, coś laguje, czyli bardzo wolno coś idzie. Widzicie? I teraz, jak ja przesuwam tę pałeczkę zieloną. Przesuwam ją przy pomocy strzałek. Jeszcze mi się punkty tutaj nabijają. W momencie, kiedy piłka upadnie i dotknie czerwonej linii, to wszystko się zatrzymuje. Tak? I w tę grę mogę grać po prostu wykorzystując klawiaturę komputera. Ale oczywiście mogę wykorzystać również Makey Makey. Bo tak naprawdę Makey Makey udaje trochę taką klawiaturę komputera. Czekajcie, hop, o, widzicie? Hop, hop, hop. I ja sobie poruszam tą pałeczkę przy pomocy strzałek. No to skoro wiemy, że możemy Makey Makey podłączyć, o, i to Makey Makey może być tymi strzałkami, no to zobaczcie, wystarczy, że ja sobie zrobię dwie strzałki, które będą na przykład zwykłymi kulkami z folii aluminiowej. Teraz Wam pokażę, jak bardzo prosto można zrobić joystick. O, dobra. Popatrzcie. To są moje, jak na komputerze mam strzałka w lewo, strzałka w prawo, tak tutaj też mam strzałka w lewo, strzałka w prawo, strzałka w lewo, strzałka w prawo. Widzicie? Hop, 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 hop. I teraz, no co muszę z tym zrobić? No muszę to podłączyć do Makey Makey. Zgadza się? Zobaczcie. Podłączę teraz to Makey Makey od mojego tutaj labiryntu. Dajcie mi sekundę. O.
Dobra. No i teraz patrzcie. Strzałka w lewo, strzałka w prawo. Potrzebuję mejki, mejki. Strzałka w lewo, strzałka w prawo. I tylko biorę sobie kabelki. O. Strzałka w lewo będzie tu. Tak, to będzie w lewo. Aha, czyli muszę. Dobra. Strzałka w lewo będzie tu, więc muszę to tak ustawić. Ja muszę na to patrzeć i widzieć strzałkę w lewo, strzałkę w prawo. I tutaj, o, hop, tak? Widzicie? Dla mnie to jest strzałka w lewo, a to jest strzałka w prawo. No i teraz podłączam tylko makey makey do komputera. O, ciach. Ale jeszcze mi to nie działa, bo czego mi brakuje? Brakuje mi uziemienia. Uziemienia. No i teraz. Uziemienie powinnam też trzymać ja, no bo to ja zamykam obwód, prawda? Moimi palcami. I teraz zobaczcie. Uziemienie mogę trzymać na przykład sobie w jednej dłoni. O, w ten sposób. I grać, tak? Ale muszę tutaj, widzicie, muszę pilnować, żeby trzymać to uziemienie. Ja Wam pokażę, co wymyśliliśmy sobie z trenerami. Właściwie to też trochę podpatrzyliśmy w necie. Zobaczcie, wystarczy kawałek folii aluminiowej, który sobie tak zwijamy na pół raz, zwijamy na pół dwa i jeszcze raz, hop, w ten sposób, żeby to było dosyć sztywne. O, w ten sposób. I teraz patrzcie, owijam to sobie wokół. Czekajcie, bo wy nie widzicie. O. Owijam to sobie wokół dłoni. Wokół, przepraszam, nie dłoni, tylko nadgarstka. I tu, o, w tym miejscu zaciskam to, o, w ten sposób, tak? Mam zaciśnięte, poczekajcie. Jeszcze raz trochę mocniej. No tu trzeba kogoś jeszcze, żeby przytrzymał nam to. Dobra. I mam uziemienie. No i co teraz robię? Teraz włączam sobie po prostu moją grę. Czekajcie, tylko przesunę ją tak, żebym ja ją widziała i żebyście wy ją widzieli. Dobra. Zielona strzałka, hop. No, też się włączy. O, widzicie? Hop. Hop. Działa, nie? Widzicie? Siak. I przesuwam. Leci tu. O, dobra. Okej. Okay. Dobra. Widzicie? I mam prosty joystick. O. Dobra. Udało mi się. Teraz odpowiem na pytania, poczekajcie, tylko chcę Wam pokazać, mam nadzieję, że to w miarę jest, o, hop, płynne i widzicie, jak ja po prostu dotykam, o, i przesuwam tutaj sobie, o, przyspieszyło, hop, dobra, i mam koniec gry, tak, widzicie? Tu mam moje uziemienie. Nie muszę go trzymać. Tutaj mam strzałkę w prawo, mam strzałkę w lewo. Strzałkę w prawo, strzałkę w lewo. I w tym momencie poruszam moją pałeczką. Teraz ona się nie porusza, no bo gra jest zastopowana. Czytam, czytam, czytam. Ścina połączenie, chyba przez deszcz. Pewnie tak. Czy to jest gra dostępna w Scratchu? Tak, oczywiście, że tak. Już Wam wysyłam. Już Wam wysyłam tę grę. Ta gra nazywa się Pong Game. Ja Wam nawet pokażę, jak Wy możecie sobie tę grę zrobić. Mam nadzieję, że mnie słyszycie. Już Wam powiem, gdzie można znaleźć tę grę. Jest takie fajne miejsce, jak Wiki, Mistrzowie Kodowania, ale pewnie znacie już tę stronę.
Na tej stronie znajdziecie bardzo dużo fajnych projektów i między innymi też ten projekt właśnie, który się nazywa Pong Game. Tylko ja nie pamiętam, jak on się nazywa tutaj, ale zaraz Wam powiem. Gra zręcznościowa odbijanie piłeczki, to jest chyba to. O. Zaraz, o tak, dokładnie właśnie tak. O, i zobaczcie, i tu jest krok po kroku opisane, pokazane, jak ma wyglądać Wasz projekt, tak? Co trzeba zrobić? Wszystko jest. O, wskazówki są, jakie pytania należy zadać dzieciakom, na jakie problemy napotkamy i tak dalej. Czyli wrzucam Wam tutaj link. Oczywiście możecie skorzystać z gotowej gry, którą Wam tu wrzuciłam przed chwilą. Okej, jesteśmy, dobra. Możecie skorzystać z gotowej gry, ale możecie oczywiście też wykorzystać. Nie, to nie jest ten projekt, to jest ten projekt. O. Możecie wykorzystać też oczywiście scenariusz i zrobić sobie swoją własną grę z dzieciakami. Ale tak jak mówię, możecie skorzystać z gotowej. Tylko że wtedy wiecie, jak gotowa gra, no to tu w tym momencie dzieciaki też nie uczą się tego programowania. Fajnie jest ich nauczyć zrobić taką grę, więc po prostu weźcie sobie scenariusz. Przepracujcie go samodzielnie w domu, zróbcie według tego scenariusza projekt na Scratchu, a potem po prostu z tym scenariuszem idźcie do klasy i zróbcie ten projekt z dzieciakami. Krok po kroku, tak jak tam jest napisane. I wtedy będziecie mieli swoją własną grę i powiedzcie dzieciom, okej, umiemy sterować tą pałeczką przy pomocy strzałek, a teraz uwaga, nauczmy się sterować tą pałeczką przy pomocy makey-makey, czyli zamiast strzałki w prawo podłączmy kulkę, w strzałkę w lewo kulkę i tak dalej. A jeżeli w grze na przykład jest ten taki moment, że idziemy do góry albo w dół i jeszcze jest spacja do skakania, co trzeba zrobić? Po prostu trzeba tutaj dołożyć tych kulek. Tylko że w tym momencie, jak dokładamy te kulki, to dobrze by było przymocować je do czegoś, czyli zrobić sobie jakiś taki kawałek tekturki i do tej tekturki po prostu dokleić te kulki, tak? Mogę Wam to pokazać, tylko musiałabym sobie teraz przygotować te elementy i jeszcze pokażę Wam, jak to funkcjonuje. I znowu myślę, że to jest, teraz jest ten moment, kiedy zrobimy sobie chwilkę przerwy, a po przerwie Wam pokażę, jak zrobić taki joystick właśnie na przepraszam, na tekturce. Tak więc uwaga, włączam naszą planszę z przerwą na kawkę. Tym razem może już nie na kawkę, ale na wodę. Za chwilę, za 15 minut się spotkamy, pokażę Wam ten joystick na tekturce i spróbujemy zagrać jeszcze w jakąś grę i będziecie wiedzieć, jak to można w tym momencie podłączyć do Makey Makey i zrobić razem z dzieciakami. To co? Do zobaczyska za 15 minut. Pa, na kawkę, może być kawka.
Dobra, to jestem z powrotem. Myślę, że możemy kontynuować. Mieliśmy sobie powiedzieć, jak zrobić joystick. No więc tak, prosty joystick. Super. Prosty joystick, słuchajcie, zrobimy w ten sposób, że po prostu dwie kulki prawo, lewo położymy na stół, podłączymy je do Makey Makey. Uziemienie, tak jak widzieliście, na pasku i jest. Natomiast gdybyśmy dołożyli kolejne kulki, to one mogłyby nam się przesuwać, mieszać. No więc lepszym sposobem będzie rozmieszczenie je na tekturce i umocowanie ich. I teraz Wam pokażę, jak to zrobić. Na razie odłożę tutaj Makey Makey na bok. O. Słuchajcie, co robimy? Bierzemy tekturkę i tak samo jak tutaj bierzemy sobie wtedy kulki, ale już nie. Nie dwie, tylko cztery. O, hop, hop. Hop, w ten sposób. Tak. I przyklejamy je albo klejem na ciepło, albo przy pomocy taśmy dwustronnie klejącej. O, hop. I przyklejamy. Ciach. Dobra, ja szybko tylko utnę cztery kawałki. Hop. Hop. Tak. I w miejsce tutaj tego oczywiście przyklejamy nasze kulki z folii aluminiowej. Ciach, ciach, ciach. I w ten sposób mamy joystick zrobiony prawo, góra, dół. Tak? Gdybyśmy potrzebowali spacji, to możemy oczywiście jeszcze dodatkową jedną kulkę. To wtedy musielibyśmy mieć tą tekturkę trochę dłuższą, żeby tutaj mieć miejsce na spację. Chociaż z reguły wiem, że ta spacja przydaje się po lewej stronie, tak jak jest klawiatura na komputerze, że po prawej stronie mamy strzałki, czyli prawą ręką te strzałki obsługujemy, tak? A tutaj mamy spację. I ta spacja może sobie tutaj leżeć. Hop. Myślę, że będzie dobrze. No co teraz musimy zrobić? Teraz musimy oczywiście podłączyć Makey Makey. Na razie tutaj włączę uziemienie. Słuchajcie, poprzesuwam tu trochę. Dobra. Teraz tak, prawo, lewo. Czyli mamy tak, prawo. Tutaj będzie lewo. O, dobra. Teraz potrzebujemy górę. Góra będzie tutaj, hop. I tu będzie do góry podłączone do Makey Makey. O. Widzicie? Hop. I jeszcze dół. Dół. I dół tutaj przyczepiamy. O. No i kochani, mamy joystick. Mamy joystick podłączony do Makey Makey. Tu mamy Makey Makey, mamy całe podłączenie. Góra, dół, prawo, lewo. No i oczywiście jeszcze spacja. Ale że spacja leży trochę dalej, więc musimy tu wykorzystać trochę dłuższy kabel. Spację włączam. Ciach. I tutaj do spacji, do Makey Makey. Tak? Co teraz? Uziemienie. Zgadza się? Uziemienie. No i oczywiście muszę sobie owinąć tutaj nadgarstek
folią, żeby to uziemienie przyczepić. Ach. O, mam już tu. Teraz tylko muszę sobie to przyczepić. Może nie z tej strony. Łatwiej będzie, jeżeli przyczepię to z tej. Będzie musi zsunęła ta osłona. No dobra, śmiesznie się robi to przed kamerą, bo chcę, żebyście wszystko widzieli. Tak wygląda podłączona płytka Makey Makey. Ok. No i teraz, aha, teraz możemy już, dobra. Znowu udostępnię swój ekran, bo chciałabym, żebyście zobaczyli, jaki projekt i jak znaleźć w ogóle taki projekt. Full screen, dobra, mamy to. Okej. Jestem w Scratchu. Wracam sobie tutaj do. O, hop, hop, hop. Popatrzcie, otwieram sobie Scratcha. I bardzo popularną grą, którą w Makey Makey do Makey Makey podłączamy, jest Super Mario. Super Mario Makey Makey. Pisałam Super Mario Makey Makey. Klikamy Enter i szukamy. O, nic nie znaleziono. Super Mario Makey Makey. A spróbujmy Super Mario. O, jest Super Mario. I jest, patrzcie. Jest gra Super Mario Brothers. Dobra, spróbujmy tę grę. Znajdź klucz, żeby uwolnić księżniczkę. Left, right, and run up, and space. Dobra, ok. Klikamy start, space to start. Dobra, mam podłączone Makey Makey. Chcę, żebyście zobaczyli. Ja nie wiem, czy będę widziała coś na tej grze. Czekajcie, w tą stronę muszę przesunąć. Żebyście widzieli. Kurczę. Dobra, okej. Okay. Dobra. Hop. Mamy. Widzicie? Spacja. Naciskam spację i on skacze. Idę do przodu. Hop. O, widzicie? O, i idziemy. Hop, hop, hop. I do przodu. Dobra, idę dalej i spacja, hop, dobrze. I idziemy dalej, ciach. Teraz patrzcie, do góry podskakuje, tu się nic nie dzieje. Zejdźmy w dół, widzicie? Hop, 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 hop. O. A, mamy teraz, dobra, wróćmy tu. Hop, przeskoczę, dobra, jest, hop. I teraz ups, 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 up, o. I teraz do góry wchodzimy, hop. O, ciach. I widzicie? I tak dalej. I mogę grać na joysticku, który zrobiłam sama. A, czekajcie, wyłączę tylko. Dobra. Dobra. I w ten sposób można wykorzystać Makey Makey do tego, żeby zrobić sobie swój własny joystick. A jak się nauczycie robić joysticki i nauczycie się trochę robić jakieś takie właśnie proste gry, proste projekty, to później dzieciaki same będą mogły robić różne gry. Można robić, można grać na przykład Pac-Mana, czy w ogóle jakieś takie właśnie platformowe gry. Tutaj widziałam nawet fajną grę Super Mario, ale z kotem. Że nie jest Super Mario, tylko bohaterem jest kot, ale to trzeba by było poszukać. Jak wpiszecie w ogóle Super Mario, albo jak wpiszecie Makey Makey Game,
To wtedy, o tutaj zobaczcie, w wyszukiwaniu, ja tu wpisałam Super Mario i wyskoczyło mi bardzo dużo gier, ale jak piszecie na przykład Makey Game, o, popatrzcie, no to na przykład tutaj już wiemy, że, o, jest jakiś labirynt i pewnie trzeba mieć joystick, żeby brać dół, prawo, lewo tą myszką, żeby dochodzić do pewnego momentu, tak? Albo na przykład tutaj mamy jakiś wyścig. No, tych gier jest dużo, jakaś strzelanka jest, tak? I tylko trzeba po prostu zawsze patrzeć w opisie, do jakich, no, do jakich strzałek na płytce trzeba to po prostu podłączyć i tyle. I w tym momencie mamy bardzo fajną zabawę, a dzieciaki jak zobaczą, no tak, dokładnie, dokładnie. One w tym momencie, zobaczcie, mogą zrobić joystick sobie z folii aluminiowej, mogą zrobić joystick z kubeczków z wodą, mogą zrobić joystick z grafitu, czyli narysować sobie grafitowe, wiecie, takie kulki, kółka i wyprowadzić taką kreską, dobrze by tam podłączyć kabelek. Mogą na przykład z ciastoliny zrobić, nie wiem, z jabłek mogą zrobić taki joystick, tak? Czyli w tym momencie na bananach czy na jabłkach nie gramy żadnych melodii, tylko po prostu robimy z tego właśnie joystick, tak? Tak więc wszystko tylko po prostu kwestia no, wymyślenia i odkrycia, co przewodzi prąd, a co nie. Tak więc myślę, że taki sposób na zajęcia też jest bardzo fajny. No ale tak jak mówiłam, moim dzisiejszym głównym tematem było pokazanie Wam, jak zrobić ci labirynt. I myślę, że taki najprostszy labirynt to spokojnie z pierwszoklasistami jesteście w stanie zrobić, ale drugoklasiści to już zrobią fajną grę z tego i będą umiały to po prostu podłączyć tak, żeby to fajnie działało i żeby to naliczało punkty, żeby liczył się czas i jeszcze można zrobić taką właśnie podwójną grę, więc myślę, że to jest takie niezłe wyzwanie dla Was. I mam nadzieję, że podejmiecie, jak tylko wrócicie po wakacjach cali i zdrowi do szkoły, z nowymi siłami, z nowym zapałem i chęciami do działania. Mam nadzieję, że wszystko to, czego nauczyliście się podczas trwania projektu, gdzieś tam znajdzie kontynuację i będzie funkcjonowało w Waszych klasach, bo to jest naprawdę kawał fajnej nauki dla dzieciaków i sposób na ciekawe lekcje, no i przede wszystkim kształtowanie, doskonalenie nowych umiejętności. Moi drodzy, To, co Wam dzisiaj pokazałam, to jakby można powiedzieć, możemy to sobie zamknąć takim podsumowaniem. Myślę, że te linki do projektów jeszcze raz mogłabym Wam wysłać, tak żebyście sobie mogli je zapisać. Poczekajcie. I został nam czas na jakieś pytania. Jeżeli macie pytania, jeżeli macie jakieś wątpliwości, coś potrzebujecie, żeby Wam dookreślić, to oczywiście pytajcie. Ja tutaj jakby służę pomocą. Czekajcie, gracz jeden, tutaj jest labirynt z kaczką dwóch graczy. Graczy, Ctrl C, wklejam tutaj Ctrl V, o właśnie, dobra, op, dobra, o. I to są te dwa labirynty, te dwa jakby projekty, które dotyczyły labiryntów. Jeszcze raz wyślę Wam ten Pong Game, bo to też robiliśmy wspólnie, to znaczy może nie tworzyliśmy tego projektu, ale pokazywałam Wam i jeszcze raz wrzucę link do scenariusza, według którego ten Pong Game można zrobić.
Natomiast jeżeli chodzi o inne gry, to wystarczy jak w wyszukiwarce tam na stronie skreczowej wpiszecie Makey Makey Game albo Super Mario i w tym momencie znajdziecie na pewno ciekawe projekty, które można wykorzystać właśnie przez podłączenie płytki do komputera. Ja myślę, że jeszcze tych webinarów trochę będzie. Z tego co wiem, to dostajecie zaproszenia na konkretne webinary dotyczące waszych konkretnych regionów. Ale tak jak mówię, te wszystkie inne webinary, które do tej pory były lub które jeszcze się pojawią, to one będą dostępne dla Was. Będą wszystkie nagrane, wszystkie upublikowane, więc mam nadzieję, że jeszcze będziecie mogli z nich skorzystać i z innych pomysłów również, więc z tym nie ma najmniejszego problemu. Basia pisze, moje dzieciaki lubią tworzyć projekty w Scratchu. Nie używałam do tej pory takiej konfiguracji, ale podejmę próbę. Pięknie, bardzo się cieszę, Basiu. I życzę powodzenia, bo właśnie połączenie Scratcha z Makey Makey jest w ogóle genialną zabawą, a już wiecie, mam możliwość zrobienia swojej gry i jeszcze joysticka i podłączenia tego i grania, no to już jest w ogóle super fajna zabawa. Doroto, tak jak mówię, te webinary wcześniejsze, które są nagrane, one niebawem pojawią się nie na stronie, tylko na kanale YouTube. Zaraz Wam wrzucę ten kanał. Tam jeszcze nie ma wszystkiego, bo nie ukrywam, że webinarów jest bardzo dużo, a mocy przerobowych, jak zwykle wiecie, każdy ma pełne ręce roboty, a tym bardziej, że teraz jeszcze też no są, jest okres urlopowy, więc w tym momencie troszeczkę odpoczywamy, ale są tam webinary w ogóle mistrzowskie i te, które zadziały się w tym roku szkolnym, więc są na pewno webinary dotyczące Scratcha i robotów i takie makerskie i laboratorium, taki bardzo fajny projekt dla nauczycieli i takie ze Scratcha Juniora, więc tych naprawdę bardzo, bardzo dużo webinarów ciekawych. Już Wam wysyłam ten link. Bardzo się cieszę, Ewo, że odważysz się. Nie bój się, naprawdę to jest proste, wystarczy tylko pierwszy krok. Tak, ja wiem, Doroto, o które na razie mam tylko te godzinne, natomiast poprzednie 3-godzinne. One będą wszystkie sukcesywnie wrzucane na ten kanał, który teraz Wam wysłałam na YouTube. Ale no, potrzeba czasu, naprawdę trzeba chwilki czasu, żeby je po prostu obrobić i żeby je poprzycinać ładnie i powrzucać. No samo nawet wrzucanie na kanał YouTube chwilę trwa, tak więc bardzo proszę się uzbroić w cierpliwość. Jeszcze ich na razie nie ma opublikowanych, ale niebawem będą. Tak jak mówię, jestem jeszcze do dyspozycji przez pół godziny dla Was, więc jeżeli macie jakieś pytania, to spokojnie mogę na nie odpowiadać i mogę rozwijać.